Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż na stan 21 radnych obecnie jest na sali radnych 17. Pani radna Wioletta Machniewska, pan przewodniczący Leonard Boiwko usprawiedliwili swoją nieobecność. Miałem informację, że pani Ewa Pisarska się spóźni. I pani... 16, tak. I pani Binienda Anna... Nie znam powodu nieobecności. I stwierdzam, mimo to stwierdzam kworum i stwierdzam, że Rada Miasta jest władna do podejmowania prawomocnych aktów normatywnych. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam wiceburmistrza, pana Krzysztofa Hećmana, witam wszystkich radnych, witam telewizję kabelową Warsat. Porządek obrad otrzymali panie i panowie radni w przypisanym statutem terminie. Na wniosek burmistrza miasta wprowadzam do porządku obrad projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 33 na 208 na 2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2021-2035 i proponuję, żeby ten projekt uchwały umieścić w porządku obrad w punkcie 8 pod literką N. Jest to porządkująca uchwała, taka właściwie techniczna poprawka. Także taką propozycję do porządku obrad wnoszę. I jeśli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że porządek obrad pani i panowie radni w tym kształcie akceptują. Sprzeciwu nie słyszę. Zatem mamy ustalony porządek obrad. Czy może są jeszcze jakieś inne uwagi do porządku obrad? Nie ma. Przystępujemy do jego realizacji. Punkt 3 porządku obrad. Przyjęcie protokołów z obrad 32 i 33 sesji Rady Miasta Bartoszyce. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 statutu miasta. Teże protokoły były do wglądu w biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym wyłożone są przy liście obecności. Pytam, czy są uwagi do tychże protokołów. Uwag nie ma. Stwierdzam, że protokoły Rada Miasta przyjęła bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad. Informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Stwierdzam, że informacje radni otrzymali przed sesją drogą elektroniczną i w związku z tym proponuję, jak już to jest taką naszą tradycją, jak się pracujemy w takim trochę systemie w reżimie, żeby nie czytać tej informacji, a ewentualne pytania do informacji w formie pytań, żeby tą informację przyjąć. Pan radny Darski dwoma rękoma prosi o głos. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jestem zobowiązany przez mieszkańców przekazać informacje i zdziwienie mieszkańców, że od jakiegoś czasu te informacje o działalności pana burmistrza nie są czytane na sesji. Mieszkańcy słyszą, jeśli jakieś są zapytania do tekstu informacji, ale nie wiedzą, do czego to dokładnie się odnosi i po prostu wyrażają swoje zdziwienie, dlaczego tą dobrą zasadę po prostu przerwano. To mi to nie przeszkadza jako radnemu, ale po prostu przekazuję zgłoszenie mieszkańców. Dziękuję. No i pana wniosek jest, aby? Aby jednak były czytane. To nam, ja rozumiem, że to jest czas epidemii, ale takie czytanie to jest kwestia 3 minut maksymalnie i to naprawdę nie przedłuża sesji. Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Puszko. Szanowni Państwo, chciałbym zadać kilka pytań odnośnie tej informacji. Ale to czekaj, panie radny, wobec tego rozstrzygniemy jeszcze, za chwilkę pan udzieli głosu, rozstrzygniemy sprawę, czy będziemy czytać, czy też nie, no bo jest wniosek taki, żeby przynajmniej skrótowo tą informację. No dobrze, to jak przeczytamy, to wtedy ja zadam pytania. Jak rozstrzygniemy tą sprawę, pan ma głos. Dobrze. Wobec tego, że jest wniosek, aby przynajmniej skrótowo tą informację czytać, zapytam Państwa, kto z Państwa jest za tym, aby tę informację czytać. Przegłosujmy to. Kto jest za, aby czytać?
pewno głosowania nie będę miał, tak? Nie będę miał, bo to jest projekt stanowiska przygotowane. Nie ma tego wprowadzonego, tak? Dobrze, przegłosujmy wobec tego, bo to jest taki formalny wniosek. Może wykorzystamy inną planszę, żebyśmy mieli tutaj... Państwo się tutaj... Zagłosujcie po prostu Państwo za tym. Żeby wiedzieli, kto jest za, kto przeciw. Wykorzystam po prostu inną planszę, żebyśmy mieli po prostu pogląd, że można było to nagrać na kamerach. Za, 4 przeciw. Stwierdzam, że dobrze, wobec tego wniosek pana radnego przeszedł. To poproszę pana burmistrza może tak w syntetycznym skrócie na temat tej informacji. No ja postaram się w miarę krótko, a jednak przedstawić państwu w sposób także i kompleksowy informację z działalności burmistrza miasta Bartoszyce w okresie międzysesyjnym. To jest od 29 grudnia 2020 roku do 24 lutego 2021. Wydział inwestycyjny. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad przebudową i adaptacją byłego dworca kolejowego. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad przebudową ulic Staszica, Chopina, Sosnowej, kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Pracownicy Wydziału prowadzą nadzór nad budową chodnika ulica Wiejska, nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie. Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Przeprowadzono czwarty przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste dwóch działek pod zabudowę o charakterze usług handlowych i rzemieślniczych przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego. Działki nie zostały zbyte. Przeznaczono do oddania w użytkowanie wieczyste działkę przy ulicy Kęczyńskiej pod zabudowę produkcyjno-magazynowo-składową. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości w marcu bieżącego roku. Rozesłano zawiadomienie o zmianie stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntów na cele ogrodnicze. Stawka czynszu dzierżawnego uległa zmianie i wynosi 0,2 zł, czyli 20 groszy za metr kwadratowy terenu. Dotychczas obowiązywała stawka 10 groszy za metr kwadratowy w skali roku. Wydział Techniczno-Komunalny. Zawarto umowy na konserwację oświetlenia na terenie miasta w 2021 roku. Zamówienie udzielono firmie Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Zbigniew Dunajewski z Bartoszyc na wykonanie przeglądów okresowych hydrantów w 2021 roku oraz umowę z firmą usługi branży elektrycznej ELKO na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad konserwacją oświetlenia na terenie miasta Bartoszyc. Monitoring zamontowano w 7 obiektach i instalacjach fotowoltaicznych i są prowadzone aktualnie procedury związane z informacją o skali pozytywnych rezultatów z tych wybudowanych instalacji. Zgodnie z artykułem 11 ustęp ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt w związku z zapobieganiem bezdomności zwierząt podpisano 3 umowy. Pierwsza na sterylizację kotek wolno żyjących, kastrację kotów wolno żyjących oraz usypianie ślepego miotu na rok 2021. Druga na wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt. I trzecia zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu gminy miejskiej Bartoszyce. Przekazano do zaopiniowania powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz organizacjom społecznym, którym statutowym celem jest ochrona zwierząt, projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku. Ze względu na długo utrzymujące się niskie temperatury przy pomocy pracowników Zakładu Usług Komunalnych rozłożono słomę wzdłuż brzegów rzeki Łyny oraz dokarmiano dzikie ptactwo. Sporządzono sprawozdanie za 2020 rok z wykonania środków finansowych z budżetu powiatu na administrowanie przez gminę miejską Bartoszyce dróg powiatowych. Środki wykorzystano w całości na nadzór i wykonanie robót z zakresu zimowego utrzymania dróg. Punkt 7. Zmiana trasy komunikacji miejskiej nr 1, 2 i 5 na odcinku ulic Słowackiego, Księcia Poniatowskiego, Paderewskiego. Trasa przebiega ulicą Bohaterów Warszawy. Wydział Kultury, Sportu i Współpracy oraz Rozwoju. Opracowano kolejne wydanie bezpłatnego biuletynu informacyjnego Bartoszyce Miasto Trzech Kultur.
Obecny numer zawiera informacje na temat działań sportowych, kulturalnych i społecznych oraz bieżących prac inwestycyjnych prowadzonych w mieście. Przygotowano 3 ogłoszenia oraz rozstrzygnięcie konkursowe skierowane do organizacji pozarządowych z zakresu całorocznego działań prowadzonych w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Obecnie przygotowane są umowy dotacyjne z organizacjami pozarządowymi z zakresu sportu. Zakończył się nabór wniosków na stypendia sportowe. Trwa weryfikacja formalna złożonej dokumentacji. Pracownicy Wydziału kontynuują czynności organizacyjne związane z prowadzoną w mieście kampanią Zielone Bartoszyce. Rozpoczęto kampanię promującą przekazywanie 1% dla organizacji pozarządowych oraz możliwości przekazywania darowizn, plakaty informujące, komunikaty medialne. Kierownik Wydziału uczestniczył w 2 spotkaniach online Zespołu do Spraw Ekonomii Społecznej. Zakończono przygotowanie dokumentacji recertyfikacji Bartoszyc w ramach przynależności do sieci miast Citeslow. Na bieżąco sporządzana jest przez pracowników Wydziału dokumentacja fotograficzna, filmowa wydarzeń organizowanych w mieście, których organizatorami jest Urząd Miasta Bartoszyce lub jednostki podległe. Pracownicy Wydziału uczestniczą również w tworzeniu dokumentacji fotograficznej prowadzonej w mieście prac inwestycyjnych. Prowadzone i redagowane są przez pracowników Wydziału strony internetowe bartoszyce.pl, strony profilu miejskiego na portalu społecznościowym Facebook. Wydział Organizacyjno-Administracyjny. Trwają prace związane z organizacją i przeprowadzeniem powszechnego narodowego spisu ludności i mieszkań 2021 roku, który rozpocznie się 1 kwietnia. 16 tego zakończył się nabór na rachmistrzów spisowych. Zgłosiło się 6 kandydatów na 10 przypadających na miasto Bartoszyce. Pełnomocnik burmistrza do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Rozliczono z wojewodą warmińsko-mazurskim. Remontu dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, edycja 2019 nad Łyną Kochanowskiego Jeziorna. Z Ministerstwem Sportu zadanie inwestycyjne dotyczące budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na realizację zadania dotyczącego modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Bartoszyce. Realizację zadania dotyczące przebudowy kładki dla pieszych nad rzeką Łyną w ciągu ulicy Drzewnej w Bartoszycach. Rozpoczęto zbieranie danych do raportu z realizacji strategii rozwoju miasta. Prowadzono bieżące rozliczenie i sprawozdawczość i monitoring wskaźników projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Przygotowano plan zamówień na rok 2021. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakupy dostawę sprzętu dla bartoszyckich szkół w ramach projektu Bartoszyckie Szkoły, stawiane kompetencje kluczowe dofinansowego z RPO województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. Udział w warsztatach online dotyczące prawa zamówień publicznych i udział w szkoleniu zamówienia publiczne do 130 tysięcy złotych. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień. W miesiącu styczniu trwały prace nad sprawozdaniami z wykorzystania dotacji z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku. Zorganizowanie możliwości udzielenia wsparcia i poradnictwa psychologicznego osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą w postaci punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin. W dniu 14 stycznia został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Podpisano umowę na realizację projektu Związku Harcerstwa Polskiego Chówiec Bartoszyce, Bartoszycki Klub Świetlika. Dnia 25 stycznia został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok. Wpłynęło 15 ofert. Rozpoczęto postępowanie konkursowe przez powołaną zarządzeniem burmistrza komisję. Podejmowano działania w ramach procedury Niebieska Karta. Zorganizowano nadzorowaną spotkanie 23 grup roboczych celem opracowania indywidualnego planu pomocy. W Urzędzie Stanu Cywilnego w okresie od 29 grudnia zarejestrowano 81 aktów urodzenia i 113 aktów zgonów. W Straży Miejskiej. W omawianym okresie Straż Miejska uwzględniła 141 wykroczeń, w
tym 83 porządkowe i 58 drogowych. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 68 przypadków naruszenia przepisów prawa na terenie miasta. Zgrany materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku czynności prowadzonych przez Straż Miejską, 4 właścicieli pojazdów nieużywanych zostało zobowiązane do ich usunięcia. 4 razy firma utylizacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 30 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 2 osoby zamieszczające ogłoszenia miejsca do tego nieprzeznaczonych. 6 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietników lub na pasach zieleni. Na terenie miasta ujawniono 2 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli wszystkich psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne, mandaty. W wyżej minionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach 9-17, w soboty w godzinach 8-16. W sumie odbyto 48 służb patrolowych, dwuosobowych, pieszo zmechanizowanych. Systematycznie monitorowano sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. Ze względu na niskie temperatury 6 osób zdecydowało się na pobyt w schronisku. Straż Miejska w uwzględnieniu z Komendą Powiatową Policji w Bartoszycach kontroluje realizację obowiązku noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Strażnicy miejscy pouczyli 80 osób o konieczności noszenia maseczek w miejscach publicznych oraz poinformowali możliwości mandatu w tym zakresie. Zakład Usług Komunalnych. Zimowe utrzymanie terenu wyznaczonych dla Zakładu Usług Komunalnych, schody terenowe, ciągi piesze i jezdne, niedostęp dla mechanicznego odciężania, posypowane targowisko, cmentarze komunalne. Dokonano usunięcia części drzew przy ulicy Partyzantów w ramach przygotowania do drugiego etapu przebudowy ulicy. Pozyskano 2,5 metra sześciennego drewna opałowego oraz 9 metrów sześciennych kłód tartacznych, które po przetarciu w tartaku będą przeznaczone do wykorzystania na cele gminy miejskie Bartoszyce. Dokonano wycinki przeznaczonych do usunięcia drzew na terenie miasta. Ulica 11 listopada 2 sztuki, ulica Kęczyńska 1 sztuka, ulica Słowackiego 1 sztuka, ulica Poniatowskiego 1 sztuka, ulica Kołczaka 1 sztuka. Dokonano demontaż dekoracji świątecznych z placu Konstytucji 3 Maja oraz placu Bohaterów Westerplatte. Rozpoczęto pracę przy wycince sanitarnej w lesie miejskim ulica Leśna. Wsparcie przy odśnieżaniu ulic na terenie miasta do strony ZUK-u miało miejsce w ulicach Wajdy, Witosa, Piłsudskiego, Kościuszki, Brzeszczyńskiego, Emilii Plata, Romera, Wańkowicza, Struga, Mickiewicza, Słowackiego, Wyspieńskiego, Wojska Polskiego i Andersa. Przywóz i rozcielenie słomy lakaczek na brzegach rzek Łyny oraz wysypowanie odsiewek zbożowych w celu dokarmienia podarowanych przez elewatory przy ulicy Kęczyńskiej. Dokonano rozstrzygnięcia postępowania zamówienia o wartości do 130 tysięcy zł na dostawę do ZUK sprzętu zgodnie z uchwałą budżetową, przyczepa rolnicza ładowności 6 ton, ładowacz czołowy, kosiarka bijakowa. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, wybrano dostawcę firmę Ursus, dystrybucja z Lublina. W każdej z pozycji powyższego postępowania wygenerowano oszczędności w stosunku do złożonej kwoty. Oszczędności te podlegają zwrotowi do kasy miejskiej w Bartoszycach. Ogłoszono przetarg nieograniczony na zakup ciągnika rolniczego do ZUK. Przetarg rozstrzygnięto 18 lutego. Wybrano ofertę firmy Ursus Dystrybucja z Lublina. W miesiącu styczniu w ramach zasądzonych kar przy pracach porządkowych i gospodarczych pracowało 12 osób, przepracowując łącznie 298 roboczogodzin, w tym w lutym 9 osób przepracowując łącznie 274 roboczogodziny. Zespół administracyjny szkół. W związku z przejściem na emeryturę dotychczasowej pani dyrektor Przedszkola Publicznego nr 9 na okres od 1 lutego 2021 do 31 sierpnia 2025 stanowisko objęła pani Anna Korejbo. Powierzenie stanowiska nastąpiło w porozumieniu z warmińsko-mazurskim kuratorem oświaty po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Przedszkola. Ogłoszono terminy rekrutacji na rok szkolny 2021-2022. W tym roku rekrutacja do szkół i przedszkoli zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemów informatycznych w terminie od 1 do 15 marca 2021 roku. Na stronach internetowych Urzędu Miasta Bartoszyce zostały opublikowane informacje dotyczące rekrutacji, w tym zasad przyjęcia uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziału przedszkolnych w szkołach. Zarządzenie Burmistrza Miasta Bartoszyce określające terminy rekrutacji oraz podające do publicznej wiadomości kryteria, punkty za kryteria i dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów obowiązujących podczas rekrutacji. Dokonano wymaganej prawem oświatowym
analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku na wynagrodzenie nauczycieli w składnikach wskazanych w artykule 30 ust. 1 karty nauczyciela wydano w 2020 roku 15 521 229 zł 73 groszy. Ze względu na pandemię i wynikające stąd ograniczenia liczby godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nie osiągnięto wymaganej płacy nauczyciela średnich wynagrodzeń w grupie nauczycieli mianowanych o 194 zł 58 groszy miesięcznie i nauczycieli dyplomowanych to jest 130 zł 32 grosze. Pociągnęło to za sobą konieczność wypłacenia w styczniu jednorazowego dodatku uzupełniającego w łącznej wysokości 322 996 zł 51 groszy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wydano skierowania dla osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy w formie żywności w ramach programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 do zaopatrzenia przez Zarząd Rejonowy PKPS 800 osób, przez parafię Starego Miasta 250 osób. Pracownicy MOPS uczestniczyli w spotkaniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Odbyło się 9 spotkań dla sprawców i 9 spotkań dla ofiar przemocy. Przygotowano sprawozdanie końcowe rozliczające realizację dwóch projektów dofinansowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Bądź Aktywny, rozwój usług społecznych, szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej realizowane w okresie od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2020 roku. Stop COVID-19, realizacja na terenie miasta Bartoszyce działań w zakresie przeciwdziałania epidemii COVID-19 na rzecz podmiotów i pracowników świadczących usługi wspierające oraz osób z nich korzystających. Od 1 lutego bieżącego roku wznowiona została działalność Dziennego Domu Senior Plus. Obecnie w zajęciach uczestniczy 12 uczestników, to jest 50% osób skierowanych. Z pozostającą w domach grupą seniorów instruktorzy placówki utrzymują stały kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych, udzielając informacji instruktorzy oraz porad. W ramach ustawy o pomocy państwa o wychowaniu dzieci od początku jej realizacji, to jest od 1 kwietnia 2016 roku do 25 lutego 2020 roku wypłacono 75 797 343 zł dla 3111 rodzin, 4515 dzieci uprawnionych. Na okres świadczeniowy 2019-2021, który rozpoczął się od 1 lipca 2019 roku, przyjęto łącznie 3102 wnioski, w oparciu o których wydano 3185 informacji i decyzji oraz wypłacono 35 577 960 zł dla 2645 rodzin, w tych rodzinach uprawnionych 3984 dzieci. Na nowy okres świadczeniowy 2021-2022 od 1 lutego przyjęto łącznie 1449 wniosków złożonych drogą elektroniczną i wydano 155 informacji przyznających świadczenia wychowawcze od czerwca 2021 roku. Od 12 lutego 2021 roku rozpoczęto realizację prac społecznie użytecznych, w których uczestniczą 3 osoby bezrobotne, 2 kobiety i mężczyzna. Kobiety wykonują prace porządkowe w budynku oraz wspomagają pracę pralni. Mężczyzna uczestniczy w pracach remontowo-budowlanych oraz wykonuje drobne prace porządkowe na terenie ośrodka. Z zakresu Środowiskiego Domu Samopomocy. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stacjonarna działalność Środowiskiego Domu Samopomocy została zawieszona do 31 stycznia 2021 roku. W tym czasie terapeuci trzymali stały kontakt z uczestnikami oraz ich bliskimi, monitorując na bieżąco stan zdrowia oraz poziom zaspokojenia życiowych potrzeb. Jednocześnie w ramach kontaktów uczestnicy oraz ich bliscy otrzymywali niezbędne wsparcie oraz pomoc w organizacji czasu spędzonego w domu. Byli motywowani do podejmowania aktywności mających pomóc im utrzymać wypracowane w ramach zajęć terapeutycznych umiejętności oraz rozwijać zainteresowanie i pasję. Środowiskowy Dom Samopomocy złożył wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach na dofinansowanie szkolenia pracowników. W ramach pozyskanych środków planowane jest przeszkolenie pracowników w zakresie strategii terapeutycznej w pracy z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy. Od 1 lutego decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przy akceptacji burmistrza miasta Środowiskowy Dom Samopomocy wznowił stacjonarną działalność w ramach codziennych zajęć
stale są przypominane zasady dotyczące i procedury bezpieczeństwa. I proszę Państwa, jeśli chodzi o wykaz zarządzeń, to pozwólcie Państwo, że ich wszystkich czytać nie będę. Wskażę tylko, że podjęto takich zarządzeń burmistrza miasta Bartoszyce 43. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję Panie, Panowie Radni. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny ma głos. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu, chciałbym zadać kilka pytań dotyczących działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Pytanie pierwsze jest związane właśnie z rozpoczęciem kolejnej inwestycji, jaką jest modernizacja kładki pieszej przy ulicy Drzewnej. No, w imieniu swoim własnym oraz mieszkańców Bartoszyc, no, chciałbym podziękować, że w końcu właśnie ta inwestycja zostanie zrealizowana. I mam kilka pytań właśnie dotyczących tej inwestycji, bo tutaj była informacja, że ogłoszono przetarg, czyli chciałbym się dowiedzieć, ile firm uczestniczyło w tym przetargu, jakie były oferty złożone przez poszczególne firmy, no i jaki jest planowany termin realizacji poszczególnych prac, czyli kiedy rozpoczęła się ta inwestycja i kiedy zostanie zakończona. To jest pierwsze pytanie. Pytanie drugie dotyczy kosztów, które miasto poniosło w związku właśnie z zimowym utrzymaniem dróg naszego miasta. Czyli jaka to była kwota? Trzecie pytanie, to jest pytanie, można powiedzieć, takie pozimowe. No, zima odsłoniła wiele dziur na drogach należących właśnie do naszego miasta. I kiedy rozpocznie się łatanie tych dziur? I jeszcze jedno pytanie. Pytanie właśnie dotyczące COVID-u. To jest akurat chyba taka bardzo priorytetowa kwestia w naszym województwie, no i w zasadzie w całym kraju. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda przepływ informacji między właśnie Urzędem Miasta a sanepidem. Rozmawiałem wielokrotnie z mieszkańcami Bartoszyc, no, w takich portalach informacyjnych ogólnokrajowych. Jest taki, można powiedzieć, pełen przekaz informacji, ale tutaj informacje na przykład, ile osób zachorowało, tak, ilu mamy uzdrowieńców, ile osób zostało zaszczepionych. Natomiast u nas tak na samym początku była informacja z powiatu, tak, dotycząca właśnie tej liczby zachorowań w naszym powiecie, liczba wyzdrowieńców. Czy sanepid w ogóle takie informacje burmistrzowi jako, można powiedzieć, osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo Bartoszyc przekazuje? Też jestem sam ciekaw, ile osób na przykład w naszym mieście zachorowało od początku pandemii, ilu mamy uzdrowieńców, ile osób się zaszczepiło. No, cieszę się, że środki masowego przekazu lokalne przekazują te informacje, które otrzymują, ale chciałbym się po prostu dowiedzieć, czy takowe informacje właśnie do Urzędu Miasta z sanepidu spływają. No i jeszcze taki apel też do mieszkańców naszego miasta, no, dotyczący właśnie przestrzegania tego reżimu sanitarnego. Także zachowujmy dystans, nośmy maseczki, no i przede wszystkim nie bójmy się szczepień. No, muszę przyznać, że sam się ostatnio też zaszczepiłem, także to jest nic strasznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do informacji? Proszę, Pani Przewodnicząca. Panie Burmistrzu, Panie i Panowie Radni, ja bardziej na zasadzie takiej zachęty, ponieważ na stronie Urzędu Miasta pojawiła się taka ankieta Koncepcja Rozwoju Strategicznego Miast Sieci CITASLOW. A z uwagi na to, że teraz dokumenty strategiczne, mimo tego, że są przygotowywane, opracowywane metodą ekspercko-partycypacyjną, czyli z udziałem również ludzi, wiele osób nie wchodzi na stronę i nie wnosi swoich, że tak powiem, ani wniosków, ani pomysłów, ani propozycji. Zachęcam, żeby ten dokument nie był dokumentem dla dokumentu,
Ja akurat taki ten kwestionariusz wypełniłam i warto, bo chodzi o to, żeby ten dokument żył, a myślę, że on też będzie dokumentem strategicznym, podobnie jak z tego, co pan burmistrz Krzysztof Haćman czytał, teraz opracowywany jest monitoring strategii rozwoju miasta Bartoszyce za ostatnie 2 lata, czyli 19-20. To też, żebyśmy tylko nie monitorowali, wpisywali, bo papier wszystko przyjmie, a żeby ta dokumentacja i ten dokument strategiczny właśnie żył i był adekwatny do tego, co się dzieje i odzwierciedlał nasze pomysły i propozycje na nasze miasto. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do... Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zawodzka. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie burmistrzu. Ja mam pytanie w sprawie bezdomnych zwierząt, ponieważ słyszeliśmy, że była przekazywane dla weterynarii do opinii projekt, znaczy nasz projekt współpracy z fundacjami, projekt ochrony zwierząt bezdomnych. Ja mam pytanie, jak ma się no, chęć wypędzenia 60 kotów, które są w Fundacji Niechcianych Zwierząt, gdyż chcę im się wypowiedzieć budynek, który użytkują do tej pory, mimo że zapewnienia były, że do końca roku w tym budynku ta fundacja będzie mogła przebywać. Mam pytanie, jaki pomysł w takim układzie ma pan burmistrz na to, co z tymi zwierzętami bezdomnymi zrobić? Bo jeżeli czytamy w naszym programie opieki, że celami programu są zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy oraz zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Jakie to będzie zapewnienie opieki i jakie to będzie zapobieganie bezdomności zwierząt? Jeżeli 60 zwierząt, które nie nadają się, podkreślę, do tego, żeby być wypuszczonym na teren miasta, gdyż są to zwierzęta, które albo urodziły się w kociarni, albo zostały jako malutkie zwierzaki odebrane czy znalezione. A więc te zwierzęta nie poradzą sobie na zewnątrz. Są to zwierzęta, które przygotowywane są do adopcji. To moje pytanie, jaki pomysł w takim układzie, czy jest jakiś budynek zastępczy, który możemy przekazać fundacji i jaki pomysł jest na to, jeżeli ta fundacja po prostu straci ten budynek. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Proszę bardzo, pan przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowna rado. Ja mam jedno pytanie. Na osiedlu 650-lecia zauważyliśmy, że tam trwa jakaś większa budowa. Natomiast, żeby się dowiedzieć, co tam się buduje, no oprócz tego płotu, że coś się buduje i widać, że jakieś działania są, nie wiemy, co to jest. Czy mógłbym uzyskać informacje, bo się pytałem tu kilku osób, ale nikt mi nie był w stanie określić. Wiem, że to duża inwestycja jakaś usługowo-rzemieślnicza pewnie, ale chciałbym wiedzieć, no bo powinna być tablica, tak bym się nie pytał. Tablicy tej niestety nie ma. Dobrze, pan radny Darski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałem pociągnąć temat poruszony przez panią radną Zabłocką. Znaczy tam jest kwestia tego rodzaju, że na stronie Gonca już ta informacja była, tam jest pełnomocnik tych państwa, które tam zadymia ten komin i to jest kwestia, że ten komin jest na wysokości okien. Jeżeli wieje wiatr, to dym się wciska do mieszkania, a obok przechodzi linia centralnego ogrzewania. Kwestia podłączenia. I jeśli to jest tylko ten temat, to myślę, że to jest do załatwienia, chyba że pan burmistrz i miasto mają jakieś zamysły odnośnie wykorzystania tego budynku innego niż dla tych biednych kotów. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, szanowni radni, ja chciałam odnośnie też poruszyć temat, który poruszyła pani radna Elżbieta. Odnośnie likwidacji miejsca, gdzie przebywają na chwilę obecną kociaki. W tak zwanym międzyczasie wspólnie z radnymi, z klubu radnych
nasze miasto. Spotkałyśmy się z panem burmistrzem. Po rozmowie prosimy, ja to zawarłam, że tak powiem, tą prośbę na papierze, prosimy o jakby możliwość powołania komisji doraźnej, która będzie pracowała w temacie opieki nad zwierzętami. Do końca marca przedkładamy program opieki nad zwierzętami i będziemy nad tym tematem się pochylać na kolejnej sesji. Nie wiem, co się zadzieje z tym budynkiem, natomiast jedno jest pewne. Chcemy i wnioskujemy o zwiększenie środków na kastrację i sterylizację kotów, a także umieszczenie tych kociaków w schronisku, albo przynajmniej podejdźmy do tego tematu bardziej kompleksowo i nie zostawiajmy tych 5 tysięcy, które mamy, czy 6, przepraszam, na sterylizację i kastrację, bo to jest kropla w morzu. Wobec tego już teraz ja w imieniu radnych klubu Nasze Miasto deklaruję swój udział w tej komisji doraźnej, zapraszając jednocześnie do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych, których celem statutowym jest właśnie opieka nad zwierzętami. Myślę, drodzy państwo, że trzeba by było do tego tematu naprawdę podejść globalnie, kompleksowo i małymi krokami. Niechaj nasze działania przyczynią się do zniwelowania, no, do zmniejszenia przynajmniej tego dużego stopnia bezdomności kotów, jaki istnieje w naszym mieście. Pozwoli pan, panie przewodniczący, ja tutaj wnioskuję o kwotę 50 tysięcy do budżetu. Mam nadzieję, że pan burmistrz naszą prośbę weźmie pod uwagę i na kolejnej sesji będziemy o tym przynajmniej przegłosowywać ten temat zwiększenia środków. A już teraz zapraszam państwa do tej komisji doraźnej. Czasu nie ma dużo, bo to są około 2 tygodnie, bo do końca miesiąca musimy, do końca marca musimy ten dokument jakby opracować i później przedłożyć do zaopiniowania też przez weterynarza, lekarza weterynarii. Panie przewodniczący, pozwoli pan, że na pana ręce złożę ten wniosek właśnie. Proszę bardzo. I to wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze pani Elżbieta Załocka, proszę. Szanowni państwo, ja to odnoszę wrażenie, że jak tylko jest jakiś problem, to jest chęć pokazania i lansowania siebie. Po pierwsze, mamy pełnomocnika do spraw bezdomnych zwierząt. Po drugie, był przed chwileczką, niedawno zatwierdzaliśmy budżet. Gdzie państwo byliście przy podnoszeniu ręki za budżetem? Wtedy wystarczało pieniędzy, minął miesiąc, pieniędzy nie starcza. A więc ja uważam, że tworzenie komisji, ja to jakoś takie wrażenie odnoszę, że to jest to, co się dzieje w kraju. Coś trzeba komisję. Komisja jest niepotrzebna. Mamy pełnomocnika, który bierze za to pieniądze w urzędzie, a więc ta osoba powinna być, powinna się tym zainteresować i powinna to tym się zająć. Natomiast tworzenie następnych komisji, które będą, nie wiem, czym ta komisja ma się zajmować, nie wiem, współpracować z organizacjami pozarządowymi. Mamy program, proszę państwa, wystarczy tego programu po prostu się trzymać. I niepotrzebne będą żadne dodatkowe komisje, niepotrzebne będą żadne dodatkowe spotkania. Po prostu wystarczy, że ten program, który jest zapisany, a są w nim naprawdę bardzo mądre i fajne rzeczy zapisane, wystarczy, że po prostu ten program będzie realizowany przynajmniej w 90%. I nie ma potrzeby, no co ta komisja teraz zrobi? Będzie szukała, nie wiem, budynku dla bezdomnych kociaków? Ja uważam, że jeżeli chodzi tutaj o komin, proszę państwa, ten budynek nie stoi teraz. Ten budynek stoi lata, ja byłam w szkole podstawowej, kiedy uczestniczyłam w OHAP-ach i wtedy też były palone w kominach. Jeżeli jest to problem spalania, to wystarczy po prostu wymienić piec. Wymienić piec na taki, który będzie niskoemisyjny, nie będzie nikomu w okna wtedy wiało, jeżeli rzeczywiście chodzi o to wianie w okna. Także ja uważam, że tworzenie następnej komisji, która nie wiadomo czym się będzie zajmowała, bo są odpowiedzialni ludzie, no jest moim zdaniem zupełnie bezzasadna. Dobrze, dziękuję bardzo.
Ale to już bardzo króciutko, panie przewodniczący. Się zrobiła debata o kotach. Szanowna pani Elżbieto, nasza propozycja utworzenia komisji doraźnej nie jest żadnym lansem. A jednocześnie, no jeżeli pani może mieć takie zdanie, natomiast jeżeli cokolwiek robimy, podejmujemy inicjatywę i robimy to wolontarystycznie, bo chcemy, bo czujemy i rozumiemy problem, to nie jest żaden lans. Ja tego nie mam takiego, ja w ten sposób tego tak nie odbieram. Jeżeli państwo radni będziecie chcieli się dołączyć do prac tej komisji, w składzie której to komisji będzie również pan pełnomocnik Bogdan Pisarek, to jak najbardziej zachęcamy. Program oczywiście jest przygotowany. Rozmawiałam z panem Bogdanem. Będziemy dopracowywać ten dokument i myślę, żeby on był taki prawdziwy i rzeczywiste potrzeby i problemy zwierząt odzwierciedlał. Warta jest również opinia organizacji pozarządowych, które właśnie w tych celach statutowych zawierają opiekę nad zwierzętami. To, że zadziała się taka, a nie inna sytuacja, ja też bardzo mocno nad tym ubolewam, ponieważ też angażuję się w opiekę nad zwierzętami. Natomiast sytuacja, która się pojawiła w ostatnich tygodniach, spowodowała, że taką inicjatywę podjęłyśmy. I tylko tak. Natomiast już od dawna rozmawiamy o tym, żeby temat bezdomnych kotów, że tak powiem, załatwić zupełnie w inny sposób, żeby nie dawać jakichś resztek, za przeproszeniem, bo to są bardzo marne pieniądze, a podejść do tematu kompleksowo, bo jest dużo też dzikich kotów, które rzeczywiście tworzą nasz ekosystem i powinny w tym ekosystemie funkcjonować, bo niszczą gryzonie, ale są też koty, które trzeba adoptować, bo po prostu żyją wśród nas i są jakby też, traktujemy bardzo często jak członków rodziny. Natomiast jeszcze raz powtarzam, komisja doraźna, jeżeli państwo macie ochotę, to bardzo proszę, jeżeli nie, to nie. Ja w tej komisji zamierzam pracować. Dziękuję. Ania pierwsza. Dobrze, proszę państwa, kończmy tą dyskusję. Jeszcze zgłaszała się, co prawda, proszę bardzo, pani Ania Binięda, ale już jeśli o kotach, to prosiłbym, skończmy. Będzie taki wniosek, wtedy będziemy debatować o tym. Teraz tylko jest sygnalnie zapowiedziane te działania. Proszę bardzo, pani Ania. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja chciałabym, żebyśmy się skupili na słowach pani radnej Zabłockiej, która bardzo ważną rzecz poruszyła i pomijając to, o czym pani tutaj wiceprzewodnicząca mówi, skupmy się na meritum wypowiedzi pani Zabłockiej, a więc pełnomocnik do spraw zwierząt, on się powinien tym zająć faktem, ewentualnie za jego jakby namową, czy jego chęć, żeby sobie do pomocy kogoś wolontarystycznie dobrał, ale to jest jego zadanie, jego praca, jego obowiązki. I chciałabym po prostu przypomnieć właśnie o tym. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko, panie przewodniczący, krótko, bo chciałem powiedzieć, odnieść się w ten sposób do powołania tych komisji, jak tutaj określiła pani przewodnicząca. Jest komisja statutowa, która tym się zajmuje. I jeżeli trzeba poszerzyć, każdy ma prawo przyjść i uczestniczyć w tej komisji. Po co tworzyć jakieś nowe komisje? Dobrze, już kończymy na temat i to komisji. Chyba jest nawet Komisja Bezpieczeństwa pana Karola Kapuścińskiego. I co roku my się tym zajmujemy. Nikomu nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś przyszedł i uczestniczył w tej komisji i wspólnie wytworzyć taką właśnie uchwałę, która to wszystko zabezpieczy. Dobrze. Ale jeszcze raz mówię, zrobiła się nam debata o kotach. Ja nie chcę nikomu głosu zabierać, ale no proszę bardzo, panie radny, jeszcze Azarewicz i krócej będziemy kończyć tę dyskusję. Będą pytania, oczywiście. Tak, ja pamiętam o pytaniach, ale tu się w tym temacie tak. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, szanowny panie burmistrzu. Temat ten, tutaj padła propozycja 50 tysięcy, żeby dać na te zwierzęta. A ja mam inny wniosek. Może dać pieniądze i zaczipować te wszystkie zwierzęta i wtedy, które będą, jak to się mówi, bezdomne, będziemy wiedzieć, czyje to są zwierzęta i wtedy po prostu można będzie wyciągać wnioski. A to, że my będziemy, jak to się mówi, tam pchać pieniądze,
te koty, dopóki są małe i w domu, to są przydatne, a potem je, jak to się mówi, za drzwi, bo on jest niepotrzebny. Tutaj też padło pytanie z ust radnego Darskiego. Jest tam kanał, można połączyć do miejskiego centralnego. Szanowni Państwo, tym zwierzętom nie trzeba żadnego grzania. Tam nie trzeba palenia w piecu. Oni sobie poradzą. I nie martwuj się o zwierzęta, bo ważniejsze są ludzie. O ludzi nikt się nie martwi, bezdomnych. Dziękuję. Dobrze. Proszę Państwa, kończymy ten temat, tym bardziej, że ta dyskusja się tak trochę potoczyła poza. Jesteśmy na etapie informacji z działalności burmistrza. Jako że padły pytania od pana radnego Jarosława Puszko, pani Katarzyny Basak i pana Dalskiego, bardzo proszę panie burmistrzu o odniesienie się do tych i pana Pasjaka również, tak. Na wszystkie pytania odpowiemy oczywiście w sposób szczegółowy pisemnie, ale w tej chwili chciałbym zasygnalizować kilka kwestii. Jeśli chodzi o oferty dotyczące kładki w ulicy Drzewnej, wpłynęło 5 ofert. Wygrała firma Most z Sopotu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i ta kwota to jest brutto 1 123 065 zł 40 groszy. W zakresie utrzymania zimowego ponieśliśmy w tej chwili około 230 tysięcy złotych kosztów finansowych. W przypadku napraw przyjmiemy w pierwszym kwartale taki plan szczegółowy i będziemy sukcesywnie realizować, tak jak co roku, remont dróg w związku z ubytkami po okresie zimowym. Jeśli chodzi o informacje z terenowej stacji sanitarno-epidemicznej, ja z taką informacją się nie zetknąłem. Być może taka informacja, i słusznie ma pan rację, jest potrzebna, żeby miasto także miało taką informację, w sensie takiej wiedzy w tym zakresie. Dlatego przedstawię tą sprawę panu burmistrzowi. W przypadku ulicy Osiedla 650-lecie też wiemy o tej, panie przewodniczący, inwestycji o charakterze usługowo-rzemieślniczym. Zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego i tylko na dzisiaj tyle mogę w tym miejscu powiedzieć. Sprawa, która tu była poruszana przez kilku radnych, dotycząca opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Pan burmistrz prowadzi w tej chwili konsultacje, prowadzi rozmowy i takie będzie prowadził na początku marca, w przyszłym tygodniu, tak żeby tą sprawę rozwiązać także zgodnie z prawem, bo usytuowanie quasi schroniska, które w tej chwili przybiera o taką formę, jeśli chodzi o to miejsce, też wymaga, proszę Państwa, stosownych reżimów sanitarnych i reżimów prawnych. Więc to też musimy nad tym się zastanowić. Oczywiście jest kwestią to, co powiedziała pani radna Katarzyna Basak, jakiegoś kompleksowego rozwiązania i dlatego też w przypadku tej uchwały mam nadzieję, że będziemy tu w sposób twórczy rozmawiali o tym, w jaki sposób i ten problem rozwiązać w najbliższym okresie czasu. Ja już tak zapisałam, nie pamiętam, czy były jeszcze jakieś inne pytania, na które nie odpowiedziałam, chociaż tak wstępnie. Sygnały mieszkańców o ilości zwierząt w tym pomieszczeniu, które już... W tej chwili pani zdaje sobie sprawę, że ta liczba zwierząt przekracza kwestię do tak zwanego hotelu dla zwierząt. Jest to już de facto schronisko. Jest stosowny reżim w tym zakresie. Proszę panią, dokładnie w tej umowie jest zapis dotyczący działalności statutowej tego stowarzyszenia, tej fundacji. I pan burmistrz według mojej wiedzy nie miał takiej informacji wstępnej podpisując tą umowę, że będzie to de facto schronisko. Działalność statutowa to jest zupełnie coś innego. I tak to wynika ze statutu tej organizacji.
Przepraszam, ja jeszcze nie odpowiedziałam panu Darskiemu na pytanie w sprawie. Proszę. Tak jak powiedziałam, pan burmistrz prowadzi w tej chwili rozmowy i konsultacje i takie będzie prowadził w przyszłym tygodniu w tej sprawie. Dobrze. Dziękuję. Panie Elo, i bardzo. Panie burmistrzu, bo tutaj chodzi nie o to, że wy macie pomysł na ten budynek i ta fundacja ma się stamtąd wynieść, dlatego że tak jak pan twierdzi, jest za dużo kotów i tak dalej. Ja rozmawiałam z panią prezes tej fundacji i oni mają świadomość tego, że oni w tym budynku nie zostaną. Tylko proszą o jedno, żeby dać im czas, nie wiem, do czerwca, do lipca, po to, żeby oni znaleźli jakiś odpowiedni budynek, czy mieli czas na kupienie jakiejś działki, na postawienie jakiegoś budynku, czy dać im czas na to, żeby oni mogli stamtąd po prostu godnie wyjść, o tak powiem, z tymi kotami. Natomiast w piśmie, które ja troszkę się też nie dziwię im, bo jeżeli dostają w styczniu pismo, że będzie umowa przedłużona do końca grudnia i raptownie mają miesiąc czasu na to, żeby gdzieś znaleźć miejsce i 60 kociaków stamtąd zabrać, a tam dzisiaj jest 60, jutro może być 20, dlatego że to jest fundacja, która zajmuje się szukaniem, przygotowywaniem kontów do adopcji i szukaniem adopcji. A więc jednego dnia państwo wejdziecie, tam będzie 60 kotów, drugiego dnia tam już będzie 20 kotów, bo 40 pójdzie do adopcji i wyjedzie stamtąd. Także to jest też kwestia nie tego, że tam jest bardzo dużo kotów, bo są dni, owszem, że tych kotów jest bardzo dużo, ale są dni, że tych kotów jest też mało. Także prośba i moja, i oczywiście fundacji, i bardzo wielu mieszkańców, bo ja tak naprawdę problemem zajęłam się właśnie po interwencji mieszkańców, którzy podpisują też wręcz petycje pod tym, żeby te kociaki tam zostały. Ale mówię, fundacja wie, że ona w tym miejscu nie zostanie. Tylko prośba jest o to, żeby dać 2 czy 3 miesiące na to, żeby po prostu znaleźli miejsce i godnie z tymi kotami gdzieś po prostu się przeniosły. Także to jest tyle. Ja tylko powtórzę może, bo ta sprawa zdominowała w tej chwili tą informację, ale skoro ona jest ważna, to doskonale to rozumiem. Powtórzę jeszcze raz. Pan burmistrz prowadzi konsultacje, będziemy szukali optymalnego rozwiązania. I będziemy szukali tego rozwiązania także na przyszłość w ramach tego programu, o którym wspominały tu panie, jeśli chodzi o jego przyjęcie w zakresie opieki nad zwierzętami. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Dziękuję uprzejmie. Zamykam dyskusję w sprawie informacji. Stwierdzam, że Rada przyjęła informację do wiadomości. Punkt 5 porządku obrad. Informacje o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miejskiej Bartoszyce na 2020 rok otrzymali wszyscy radni. Czy są jakieś pytania od pani i panów radnych na temat tej informacji? Pytań nie ma. Stwierdzam, że Rada przyjęła informację do wiadomości. Punkt 6 porządku obrad. Projekt stanowiska Rady Miasta w sprawie możliwości nawiązania współpracy przez miasto Bartoszyce z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych. Ten projekt otrzymali wszyscy radni. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym temacie? Ewentualnie autor czy autorzy tego stanowiska, tego projektu. Nie. Sygnalizował pan burmistrz, że będzie chciał się odnieść do tego. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni. Stanowisko bardzo ambitne, stanowisko bardzo przyszłościowe. Tylko tak jak przeanalizowałem sobie i treść tego stanowiska i zakres działania tego stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, zastanawiam się tylko, czy nie jest to być może taka zbyt, nasze działanie będzie zbyt takie natury, bym powiedział, formalnej, skoro w tym przedsięwzięciu uczestniczy tylko 40 samorządów. Wydaje się, że to powinny być samorządy i największe szanse, możliwości mają duże miasta, bo tam ta możliwości działań niskoemisyjnych i działalności w zakresie elektromobilności są zupełnie większe i zupełnie bardziej naturalne. To tylko taka wątpliwość, czy po prostu podołamy pewnym wyzwaniom
biorąc to miejsce, ten czas i te możliwości, które w tej chwili posiadamy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos na te stanowiska? Proszę bardzo, Pan Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Komisja do Spraw Samorządowych i Bezpieczeństwa jednogłośnie, że tak powiem, poparła chęć i zasadność tego, żeby miasto przystąpiło. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że samo przystąpienie i uczestnictwo, nawiązanie współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych w Warszawie nie wiąże się z tym, że miasto musi realizować jakieś czynności, generować jakieś wydatki. Bardziej chodzi o to, że można by było korzystać w drugą stronę, że wszystkie dobre rozwiązania realizowane przez inne samorządy dostawalibyśmy jako miasto na tacy i, że tak powiem, od razu ze źródłami finansowania, z możliwościami jakie wykorzystania. I wiąże się to głównie z odnawialnymi źródłami energii, z paliwami alternatywnymi. To może taki przyszłościowy dość temat, ale myślę, że porównanie, może postaram się tak zobrazować, bo stwierdzenie, że tylko 40 samorządów z całej Polski na chwilę obecność, około 40, bo to może być 41 albo 39, już tak około 40 uczestniczy, to chciałbym tylko przypomnieć, że na przykład sieć miast Cita Slow startowały trzy samorządy i to był, pierwszym był Reszel, więc i gdzie to zaszło dalej? I wiemy, gdzie były Bartoszyce w tym momencie. To nie generuje żadnych kosztów dla miasta, nie generuje. Ja osobiście i komisja widzimy same zyski w dostępie do tych informacji. Ja już sam osobiście dostałem pewne informacje, pewne rozwiązania, które moglibyśmy wprowadzić. Już nawet podjąłem kroki, ale no wiadomo, wszystko wiąże się z budżetem, z planowaniem. Są to jakieś tam wydatki. Dla przypomnienia, tylko może dla przykładu podam, że proszę zapoznać się z realizacją efektów współpracy z tym stowarzyszeniem przez miasto, na przykład Piastów pod koło Warszawy. I naprawdę są bardzo ambitne, są na kilka lat, to nie jest tam na jutro. Ale myślę, że miasto dużo może zyskać, a nic nie traci, nic nie ryzykuje, żadnych zobowiązań nie podpisuje. Po prostu to jest wymiana doświadczeń, uzyskanie źródeł informacji i to takich informacji, które naprawdę mogą przynieść rozwój na kolejne lata, dziesiątki lat. Bardzo, że tak powiem, związane z ekologią i z ochroną środowiska. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania, dyskusje? Nie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem stanowiska, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Dwa przeciw, sześć się wstrzymało. 10 za. Dwa przeciw. Sześć osób wstrzymujących się. Stwierdzam, że stanowisko zostało przez Wysoką Radę przyjęte. Punkt 7 porządku obrad. Sprawozdanie z prac Komisji Rady Miasta za 2020 rok. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeśli nie, stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdania do wiadomości. Punkt 8a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta na 2021 rok. Przepraszam, jest to projekt oznaczony numerem 1/34. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Projekt wobec tego poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz.
może być tak. Jeszcze nie głosowaliśmy. Może być tak? No pewnie. Chociaż nie, musi być imienny tego widoczny, bo tak to bym imiennie musiał głosować. Ale to musi być imienny. Będzie jednogłośne to? 16 osób. 17 wszyscy. 17 osób za przyjęciem uchwały. 18. 18. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Punkt 8b. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta. Jest to projekt oznaczony numerem 2/34. Przerwy? Techniczną przerwę? Dobrze, wobec tego ile z 10 minut? 5. Dobrze, 5 minut przerwy ogłaszam. Ktoś chce na chwilkę wyjść, to proszę. Głosowaliśmy projekt uchwały, wznawiam obrady po przerwie. Głosowaliśmy projekt uchwały numer 1/34. Wynik głosowania jest następujący. 19 za. Ja też jestem. No tak wynika, że pan Puszko nie głosował, może wziął, tak. Nie nacisnął wtedy. Nie wziął apilu, ale jestem za. Jest 19 głosów za. Tak, 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została numer 1/34 została przyjęta. Punkt 8b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miasta Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 2/34. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosu. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Ja chciałam złożyć wniosek o dopisanie do planu pracy Komisji Rewizyjnej, tam gdzie mamy wszystkie kontrole wpisane, z uwzględnieniem raportu Najwyższej Izby Kontroli. Dopisać tylko jedno to zdanie, z uwzględnieniem raportu Najwyższej Izby Kontroli. Dobrze, wobec tego może nie będziemy już tego głosować. Inaczej zapytam, czy ktoś jest przeciw tej poprawce, którą zgłosiła pani radna Elżbieta Zabłocka? Nikt nie jest przeciw. W takim razie dopisujemy ten akapit do planu pracy Komisji Rewizyjnej i głosujemy projekt uchwały wraz z tą poprawką. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 2/34? Proszę o głosowanie teraz.19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania składów osobowych stałych komisji. Jest to projekt oznaczony numerem 3/34. Jesteśmy w punkcie 8c, przypomnę. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Nie. Głosujemy. Kto z pań i panów jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. 19 głosów za przyjęciem projektu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej wezwania Rady Miasta do podjęcia uchwały. Jest to projekt oznaczony numerem 4/34. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o głosowanie teraz. 18 głosów za przyjęciem uchwały, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Projekt 8e, punkt 8e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej wezwania Rady Miasta do podjęcia uchwały. Jest to projekt oznaczony numerem 5/34. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat tego projektu?
Proszę o głosowanie teraz. Osiemnaście głosów za przyjęciem uchwały, jeden głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Punkt 8f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 12 na 81 na 2019 Rady Miasta Bartoszyce z 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych. Jest to projekt oznaczony numerem 6 na 34. I tutaj poproszę panią Ewę Kapusto, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Projekt uchwały zakłada zmianę wysokości stawki bazowej będącej podstawą ustalenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych w Bartoszycach. I tutaj zakładany jest wzrost z kwoty 52 zł dziennie w roku 2020 do kwoty 65 w roku 2021. To jest o 25%. Jest to wzrost kosztów utrzymania placówki przy równocześnie niskiej frekwencji osób bezdomnych spowodowanej obostrzeniami sanitarnymi związanymi z COVID-19. No oczywiście ta kwota bazowa to nie jest równa odpłatności wnoszonej przez osoby świadczeniobiorców, bowiem to zależy też od dochodów świadczeniobiorców. Komisja jest jednogłośnie za tą uchwałą. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Dziewiętnaście głosów za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt punkt 8g porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych. Jest to projekt oznaczony numerem 7 na 34. Również poproszę panią Ewę o opinię na temat projektu uchwały. Uchwała dotyczy zmian kosztów jednej godziny usług opiekuńczych. Tutaj podmioty, które świadczą te usługi, czyli PKPS i PCK w Bartoszycach, mniej więcej określiły na jednakowej, na zbliżonym poziomie. I chodzi tutaj o wzrost około 7%. Było 18,30 za godzinę pracy. Również komisja jest jednogłośnie za tymi uchwałami. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numeru 7 na 34? Proszę o głosowanie teraz. Jest, no cały czas naciskam, coś nie działa. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 8h porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Bartoszyce wraz z autopoprawką do projektu. Otrzymali panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 8 na 34. I poproszę panią Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Szanowny panie burmistrzu, wysoka rado, komisja na posiedzeniu stacjonarnym zapoznała się z przedłożonym projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Bartoszyce, projekt 8/34. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Bartoszyce określone zostały przez Radę Miasta uchwałą nr 18/127/08 z dnia 28 lutego 2008 roku. W związku ze zmianą ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, którą wprowadzono dnia 22 marca 2018 roku o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali, ponieważ obecnie obowiązująca zachowuje swoją ważność przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, to jest do dnia 21 kwietnia 2021 roku.
Komisja po zapoznaniu się z uchwałą jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedłożonej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 8/34? Proszę o głosowanie teraz. Dobra, dzięki. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 8 i porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Bartoszyce na lata 2021-2025. Jest to projekt oznaczony numerem 9/34. Poproszę panią również radną Pisarską o opinię na temat projektu uchwały. Szanowny panie burmistrzu, Wysoka Rado, przedłożony projekt wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Bartoszyce na lata 2021-2025 uwzględnia zmiany wynikające z ustawy, głównie w zakresie zmienionych pojęć. Jednocześnie oparty jest na dotychczasowej polityce mieszkaniowej, której kierunki wyznaczał program na lata 2018-2022. Zawarty w programie plan remontów budynków jest kontynuacją planu zawartego w poprzednim programie. Wątpliwości komisji budzi zapis w rozdziale 3 punkt 7. W przedłożonym punkcie proponuje się obecnie dodatkowo zapis. Alternatywą jest realizacja w tej lokalizacji zabudowy kontenerowej w celu utworzenia lokali mieszkalnych w miejsce lokali w istniejących budynkach mieszkalnych będących w złym stanie technicznym. Komisja wielokrotnie wskazywała na problemy związane z bezpieczeństwem użytkowania budynków zlokalizowanych w Pasławkach. Do dnia dzisiejszego nie ma tam szamba, drożnych kominów, w złym stanie jest również instalacja elektryczna. Wielokrotnie wnioskowaliśmy o wpisanie środków na realizację tych zadań, choćby w podstawowym zakresie, jakim jest wybudowanie na przykład szamba. Do dnia dzisiejszego nie zostały wykonane żadne z proponowanych od lat propozycji dostosowania tego miejsca i budynku do bezpiecznego użytkowania przydzielonych lokali. Zdaniem komisji zapis o postawieniu na tym terenie kontenerów mieszkalnych może w przyszłości budzić wiele kontrowersji i nie rozwiąże problemu tego miejsca. Po pierwsze, nie leży on na terenie naszego miasta, jest zlokalizowany na terenie gminy Sępopol. Otrzymanie zatem zgody na ich postawienie może stanowić problem. Po drugie, ciągle nie ma tam zapewnionych podstawowych standardów, a po ich postawieniu pojawią się kolejne problemy, na przykład z ogrzewaniem, niszczącym budynkiem obok, o społecznych skutkach tworzenia swoistych gett kontenerowych, o których jest coraz głośniej w kraju, nie wspominając. Dlatego komisja pragnie zwrócić uwagę na ten zapis, by w przyszłości zastanowić się nad zasadnością podejmowania decyzji o stawianiu tam kontenerów mieszkalnych. Projekt uchwały nr 9/34 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Bartoszyce na lata 2021-2025 komisja opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, pan radny Sarzyński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jednym z powodów zmiany uchwały jest pojęcie nazewnictwa. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć. Zmiana nazewnictwa, pojęcie lokalu socjalnego i zamiana na mieszkalnego lokalu socjalnego. I odnosząc się do punktu rozdziału 8, punkt 1.11, jak zwrócicie Państwo uwagę, jest zapisane wyłączenie możliwości zawierania umów najmu lokalu socjalnego, czyli powtarzamy błąd, a znając skrupulatność służb wojewody, to nam to od razu wytknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Czy ktoś się odniesie do tej uwagi? Proszę bardzo, Pani Kierownik.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Owszem, pojęcie lokalu socjalnego zostało zastąpione tak jakby pojęciem najmu socjalnego lokalu, ale tak jakby funkcjonuje jeszcze pozostałość, gdzie w wyrokach sądu, które kiedyś były odnośnie opróżnienia lokalu, sąd wskazywał prawo do lokalu socjalnego. I te wyroki tak jakby funkcjonują jeszcze, bo nie wszystkie zostały zrealizowane. I w pewnych kwestiach po prostu jednak to pojęcie się pojawia, lokalu socjalnego. Bo teraz po wejściu w życie tych zmian do ustawy już operujemy tylko pojęciem najmu lokalu socjalnego. Ale jeszcze po prostu może się zdarzyć tak, że jest też lokal socjalny. Zgodnie z zasobnikiem już. To drukarski będzie. Może jeszcze pan sekretarz, przy okazji jeszcze pan sekretarz chciałby dwa słowa. Panie burmistrzu, panie kierownik, jeżeli to jest wynika ze słowniczka ustawowego, to trzymamy się po prostu słowniczka ustawowego, niech to będzie lokalny, mieszkalny lokal socjalny. Tak jak jest w ustawie zapisane. Zgodnie z nową ustawą przyjmujemy nową uchwałę. Dziękuję. To znaczy, jeśli chodzi o definicję, to była poprzednia definicja lokalu socjalnego, nie było lokalu mieszkalnego socjalnego. Aktualną definicję, która jest w ustawie. No nie ma lokalu teraz definicji lokalu socjalnego w ustawie. Ale jest mieszkalny lokal. No lokal mieszkalny, tak, jest mieszkalny. No to niech tak będzie po prostu. Dziękuję bardzo. Dobrze, mamy tę sprawę wyjaśnioną. Czy jeszcze są jakieś uwagi na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 9/34? Proszę o głosowanie teraz. Dziewiętnaście głosów za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8J porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie budynku położonego przy ulicy Jagiellończyka nr 1 w Bartoszycach, stanowiącego własność gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 10/34. Również poproszę panią Ewę Pisarską, przewodniczącą komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Szanowny panie burmistrzu, wysoka rado. Komisja stacjonarnie obradowała nad propozycją uchwały w sprawie wyrażania zgody na użyczenie budynku położonego przy ulicy Jagiellończyka 1 w Bartoszycach, stanowiącego własność gminy miejskiej Bartoszyce, o które zwróciła się do burmistrza miasta Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP Komenda Chówca Bartoszyce. W uzasadnieniu proponowanej uchwały czytamy między innymi, że po oddaniu w użyczenie budynku w całości zostanie uregulowana sprawa różnych okresów użytkowania poszczególnych lokali oraz zostanie zawarta jedna umowa użyczenia na czas nieoznaczony obejmująca cały budynek. Zdaniem komisji utrzymanie tak dużego budynku przez jedną organizację budzi sporo obaw, zarówno pod względem finansowym. Użyczenie jest bezpłatne, ale za gaz, wodę, prąd organizacja będzie musiała sama zapłacić. Jak i obsługi technicznej oraz napraw bieżących i remontów. Budynek będzie w większości użytkowany przez dzieci i młodzież. Z budżetu miasta do tej pory za kwotę, o ile się nie mylę, 100 tysięcy złotych została co prawda zrobiona instalacja grzewcza, ale w jednym lokalu nie ma jeszcze pieca gazowego. Środki z budżetu obywatelskiego, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, w wysokości około 40 tysięcy złotych pokryły zaledwie koszt podstawowego remontu jednego z pomieszczeń po pożarze. 33 tysięcy. Jest to też suma niemała. Do remontu pozostanie jeszcze klatka schodowa i kilkadziesiąt metrów kwadratowych przejmowanego budynku, może nawet więcej, budynku z poprzedniej epoki. Nie jest to kwestia, jak często można było usłyszeć, tylko wymalowania ścian. Rodzi się zatem obawa, czy oddawanie budynku nie przerośnie możliwości finansowych organizacji. Dodatkowo członkowie komisji przedstawili jeszcze kilka pytań,
na które, o ile jest to możliwe, chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi przed podpisaniem umowy na czas nieoznaczony. Są to między innymi pytania. Czy istnieje możliwość zapoznania się z koncepcją zagospodarowania tego budynku? Czy poza zbiórkami zuchów i harcerzy będzie tam prowadzona inna działalność? Czy brano pod uwagę możliwość współdzielenia tego budynku z inną organizacją pozarządową? Czy zastanawiano się nad funkcją zarządzania tym obiektem w aspekcie znajdującej się niedaleko przystani kajakowej? Komisja nie ma nic przeciwko oddaniu tego miejsca w użyczenie organizacji, ale chciałaby wiedzieć, czy oprócz środków z budżetu miasta organizacja ma pomysł na bieżące pozyskiwanie środków na funkcjonowanie w tym budynku, na bieżące opłaty za media, naprawy, utrzymanie i konserwację powierzanego mienia miasta. Komisja projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Proszę bardzo, panie Wo. Na te konkretne pytania, o których mówiła pani przewodnicząca, to myślę, że już komendant przed podpisaniem umowy sam będzie odpowiadał, ale z tego, co mogę powiedzieć, to powinno być za parę dni, właśnie dostałam taką wiadomość właśnie, że już czekamy na wyniki konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury. Tam wnioskowaliśmy o 70 tysięcy złotych, między innymi właśnie też na ten budynek. Tam będziemy mogli to robić etapami. To nie jest tak, że od razu robimy całość i całość od razu rusza. Na pewno teraz w tej chwili jest kończony dół ten po Bostridze, do którego będziemy mogli się przenieść i już powoli właśnie ruszać z kadrą instruktorską. To, co możemy zrobić sami, to, co trzeba będzie nam po prostu pomóc. Tutaj mamy też duże wsparcie ze strony Urzędu Miasta i dziękuję pani kierownik tutaj za właśnie takie doradztwo i pomoc tutaj naszemu chłopcowi. Także no, utrzymujemy dużą bazę harcerską i też no, jesteśmy przekonani, że w tym roku już akcja letnia ruszy pełną parą i z tego też są pieniądze i tutaj no, na razie jesteśmy wydolni na tę chwilę, to co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 10/34? Proszę o głosowanie teraz. Skończone. 19 głosów za przyjęciem uchwały. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8k porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń gazociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024. Jest to projekt oznaczony numerem 11/34 oraz autopoprawkę do projektu uchwały otrzymali panie i panowie radni. Poproszę panią również Ewę Pisarską o opinię na temat projektu uchwały. Komisja jednogłośnie projekt proponowanej uchwały przyjmuje pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 11/34? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Punkt 8L. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bartoszyce. Jest to projekt oznaczony numerem 12/34. Również poproszę panią Ewę o opinię. Komisja projekt uchwały jednogłośnie opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 12/34? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Tak jak słyszeliśmy, jednogłośnie. Dziękuję bardzo.
Punkt 8eu porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to projekt oznaczony numer 13/34. Również poproszę panią Ewę o opinię na temat projektu. Szanowny panie burmistrzu, Wysoka Rado. Obowiązujące w chwili obecnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy znacznym wzroście kosztów zagospodarowania przez ZGOK Olsztyn nie zapewniają pokrycia kosztów funkcjonowania systemu w 2021 roku. Koszty odbioru wzrosły już wielokrotnie od 2019 roku, a mimo tego nie podnosiliśmy do tej pory opłat dla mieszkańców. Zdaniem członków komisji w przyszłości należy zastanowić się między innymi nad korygowaniem i sprawdzaniem zgłaszanych deklaracji. Obecnie deklaracje złożyło 17 895 osób, a w ewidencji widnieje około 23 600 mieszkańców. Różnica to 5705 osób. Członkowie zaproponowali kilka możliwości korygowania deklaracji, między innymi przez kontrolę strażników miejskich, dostarczanie zaświadczeń o miejscu zamieszkania, uczeniu się lub pracy. Należy również na bieżąco monitorować, na ile sprawdzają się nowe systemy obliczania opłat za śmieci, na przykład na podstawie zużycia wody lub na przykład na podstawie metrów kwadratowych zajmowanego mieszkania. Zgodnie z artykułem 6 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami powinny pokrywać koszta systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwiększenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny z 18 na 24 zł według twórców uchwały pozwoli złagodzić koszty i zbilansuje system. Komisja nie była zgodna w tej kwestii i stosunkiem głosów 2 za, 2 przeciw i 1 wstrzymujący się nie wypracowała pozytywnego ani negatywnego stanowiska w sprawie przedłożonej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 13/34? Proszę o głosowanie teraz. Cztery głosy za, pięć przeciw i 10 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała nie została przez Wysoką Radę przyjęta. Projekt uchwały numer, porządku obrad 8M. Projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Jest to projekt oznaczony numerem 14/34. Poproszę panią Ewę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały oznaczonej numerem 14/34? Proszę o głosowanie teraz. Siedemnaście głosów za, dwa wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta większością głosów. Punkt 8N porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 33/208/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 stycznia 2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. Myślę, że to jest tak drobna korekta uchwały, że opinii komisji tutaj nie potrzeba. Zapytam dla formalności, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Potwierdzamy, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 9 porządku obrad.
Informuję Wysoką Radę, że w okresie międzysesyjnym interpelacje, zapytania i wnioski zgłosili pani radna przewodnicząca Katarzyna Basak w sprawie ciągłego zalewania pomieszczeń w budynku przy ulicy Wolskiego 5. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie obudowy śmietnika przy ulicy Wolskiego 5 również udzielono odpowiedzi na piśmie. Pan radny Tadeusz Azarewicz złożył wniosek dotyczący spisu zwierząt. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Pan radny Karol Kapuściński w sprawie ewentualnej możliwości pozyskania 50% dofinansowania na zakup samochodu elektrycznego. Odpowiedzi udzielono na piśmie. W sprawie zwolnienia z opłaty na koncesję za sprzedaż alkoholu bartoszyckich przedsiębiorców w branży gastronomicznej. I tutaj ustnej odpowiedzi udzieli pan Robert Pająk, sekretarz miasta. I to byłyby te dwie z mojej strony byłyby te informacje. Za chwilę oddam państwu głos w sprawach różnych, ale poproszę teraz właśnie pana sekretarza o informację na temat opłaty za koncesję. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Odpowiedź na interpelację dotyczącą zwolnienia z opłaty na koncesję za sprzedaż alkoholu bartoszyckich przedsiębiorców branży gastronomicznej. Tutaj posiłkując się takimi pewnymi danymi finansowymi, przewidywana opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do zbycia w miejscu sprzedaży w 2021 roku jest to kwota 58 225 zł 84 grosze. To jest prognoza tylko z wpływu z opłaty za licencję. Przewidywana kwota drugiej i trzeciej raty, tutaj bo pan przewodniczący komisji mówi o zwalniające bartoszyckich podmioty branży gospodarczej, gastronomicznej z opłaty drugiej i trzeciej płatności za sprzedaż alkoholu w roku 2021. Przewidywana kwota z drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie ze zwolnienia sprzedaży alkoholów przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży to jest około 39 tysięcy złotych. W przypadku podmiotów, które opłaciły opłatę za korzystanie ze zwolnienia na sprzedaż alkoholów w 2021 roku za cały rok. W razie konieczności, gdyby została podjęta uchwała w tym momencie, w razie konieczności zwrotu kwoty odpowiadającej to jest kwota do zwrotu około 4451 zł 71 groszy. Tutaj na marginesie chciałem powiedzieć jedną rzecz. Takie moje istotne mi się wydaje informacje, że odnośnie zwolnienia od koncesji powinno być indywidualne mimo wszystko wystąpienia przedsiębiorców, gdyż nie znamy warunków korzystania z tarczy. Może się okazać, że my podejmując generalną uchwałę zwalniającą wszystkich, spowodujemy dofinansowanie w jakiejś tam kwestii i osoby będą musiały zwracać pieniądze, zostanie to zakwalifikowane jako pomoc de minimis czy w jakiś inny sposób i osoby zostaną wylane, że tak powiem, albo zostaną w ręką zniku, że będą musiały zwracać dużo większe pieniądze z tarczy. Tego my po prostu na chwilę obecną nie wiemy. Czy to będzie bezzasadne pozbycie się dochodu, czy nie, to jest inna kwestia, ale moim zdaniem najważniejsze teraz, i to żeśmy dyskutowali właśnie w Urzędzie Miasta, najważniejsze to jest ta tarcza. Czy, jeżeli zwolnimy osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, alkoholu i tak dalej, czym nie wyrządzimy większej szkody. Średnia cena licencji za koncesji na sprzedaż alkoholu za samo piwo to jest 520 zł w skali rocznej. Koncesja na alkohol pełny to jest około 2200 zł w skali rocznej. Także nie wiem, czy jest warto, no, przypuszczam dla każdego jest warte te 500 czy 2000 zł warte, ale to już sami przedsiębiorcy muszą wykalkulować, co im się bardziej będzie opłacało. Jeżeli przedsiębiorca zrezygnuje z koncesji na sprzedaż alkoholu, ma takie prawo w każdej chwili i na przykład dojdzie do wniosku, że w czerwcu czy w maju będzie chciał z powrotem otrzymać tę koncesję, nie ma z tym większego problemu. Nie trzymamy tych dokumentów w szafie, nie czekają na miesiąc czy dwa. Są prawie załatwiane od ręki w takich przypadkach, bo wiadomo, że każdy musi spełniać warunki formalne do sprzedaży alkoholu
i nie czekamy z tym nie wiadomo ile, także i wtedy ponosi opłatę proporcjonalną do ilości miesięcy za dany rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Proszę Państwa, przechodzimy wobec tego do punktu 10. Sprawy różne. I poinformuję Państwa, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły m.in. następujące pisma. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli skierowałem do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Do wiadomości pismo do burmistrza w sprawie obudowy śmietnikowej zlokalizowanej przy ulicy Krótkiej w Bartoszycach. Skierowałem to pismo do Komisji Gospodarki Miejskiej. Pismo o podjęciu uchwały wzywającej rząd RP do sprawiedliwego traktowania województwa warmińsko-mazurskiego skierowałem do Komisji Programowej i Budżetu. Pismo w sprawie wyeliminowania wad prawnych uchwały 32/206/2020 dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bartoszyce skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność w części uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bartoszyce skierowałem to pismo do Komisji Gospodarki Miejskiej. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność w części uchwały w sprawie ustaleń stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność części uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z cmentarzy oraz domu przedpogrzebowego na terenie gminy miejskiej Bartoszyce skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wskazująca, że uchwała Rady Miasta z 29 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu została wydana z naruszeniem prawa skierowałem do Komisji Programowej i Budżetu. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wskazująca, że uchwała Rady Miasta z 29 grudnia 2020 w sprawie zmiany budżetu została wydana z naruszeniem prawa skierowałem do Komisji Programowej i Budżetu. Wysoka Rado, Panie i Panowie Radni otrzymali druki oświadczeń majątkowych. Tu przy okazji, jak już jestem przy głosie, przypominam o dokładnym wypełnieniu tych druków i złożeniu oświadczeń do Biura Rady. Do 30 kwietnia mamy termin, ale dobrze byłoby, żeby te oświadczenia złożyć wcześniej. Po prostu one wymagają weryfikacji każdorazowo, także prosiłbym o jak najszybsze złożenie tychże oświadczeń. Oddaję Państwu głos w sprawach różnych. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby taki głos zabrać? Pierwsza się zgłosiła Pani Elżbieta Zabłocka, później Pan Karol Kapuściński. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Burmistrzu. Ja mam pytanie odnośnie chodnika na ulicy Wiejskiej, który został wykończony. Ponieważ chodnik został wykończony i teraz tak pytanie, czy to jest chodnik, bo jest on do granicy tak naprawdę wsi. I kto odpowiada za utrzymanie porządku na tym chodniku? Ponieważ chodnik był wykończony, ale niestety mieszkańcy chodzili ulicą, bo był on odśnieżany tylko do ogródków. Natomiast dalsza część była w ogóle nieodśnieżona, a więc i tak mieszkańcy, którzy chodzili czy w tamtą stronę, czy z powrotem musieli niestety, ale narażać swoje życie idąc ulicą. Następna moja uwaga, to jest uwaga od mieszkańców, czy studzienki, które są wybudowane na deptaku i na placu są objęte gwarancją, bo alarmowali mieszkańcy, że one zaczynają rdzewieć, a więc dobrze by było zwrócić na to uwagę i ewentualnie powymieniać. I w dalszym ciągu mieszkańcy też alarmują na temat tych dużych donic, które stoją na placu, ponieważ one od spodu już są zupełnie zardzewiałe i obawiają się, że po prostu za chwilę dno wypadnie i ziemia będzie na dole. A oprócz tego jeszcze to bardzo brudzi ten nasz piękny granit, który jest pod spodem. I jest on już po prostu w tym miejscu żółty i jeżeli przestawimy donicę, no to będzie efekt tego bardzo niefajny, bo te żółte plamy po prostu zostaną. Także ja mam tyle. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, Pan Radny. Tylko pytania są do burmistrza. Widzę, pan burmistrz opuścił obrady. Czy to tylko chwilowe? Jest pan burmistrz. Dobrze, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu.
Tutaj na początku sesji mówił Pan, że w pierwszym kwartale będą łatane cząstkowo jezdnie na drogach gminnych, tutaj naszych, miejskich. Myślę, że tutaj nie ma co czekać do końca kwartału i już na bieżąco trzeba, bo dzisiaj przejeżdżałem to na ulicy Kętrzyńskiej tutaj zjeżdżając w dół, to jest wyrwa przy studzience taka, że można naprawdę poważnie nie tylko koło, ale i może i zderzak uszkodzić, bo przy dwóch studzienkach są wyrwy już takie, no ja ich nie mierzyłem, ale naprawdę są bardzo widoczne i duże, nie? Następne moje pytanie. Chodzi tutaj, chciałem uzupełnić panią Elżbietę z pytaniem, bo wczoraj w nocy stwierdziłem, że połowa latarni na Placu Konstytucji 3 maja nie świeciła się. Nie wiem, czy to jest związane z awarią, czy to jest związane z jakimś, nie wiem, może oszczędnością. Dlatego pytam, bo to tak zawsze świeciły tak jasno wszystkie, a tutaj połowa nie świeciła wczoraj. Może to tylko wczoraj. I kolejne moje pytanie, bo w informacji z działalności w okresie międzysesyjnym z dziedziny Straży Miejskiej była informacja, że były nakładane mandaty za wykroczenia. I chciałbym się zapytać, czy były jakieś nałożone mandaty za wykroczenia, za to taka może niewygodna sprawa, za niesprzątanie po wyprowadzanych psach, bo teraz przy roztopach jest to bardzo widoczne i nawet no, trudno przejść, no, nie oszukujmy się. Czy w jakiś sposób, bo czy jakaś akcja może promocyjna, nie wiem, rozdawanie jakichś woreczków, ale to już tylko do mentalności ludzi można przemawiać w ten sposób, czy jakieś inne akcje zaproponować, albo ewentualnie już sankcje za wykroczenia. Czy były, ale to nie wiem, czy nie ma komendanta, czy może burmistrz ma wiedzę, czy w tej kwestii były jakieś osoby karane, żeby mieszkańcy wiedzieli, że jest to za to sankcja karna i żeby po prostu każdy oprócz tej kultury jeszcze sprzątał po tym psie, może ze strachu, że gdzieś coś będzie za to karane, a teraz jest to naprawdę bardzo widoczne i to źle rzutuje na nasze miasto. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo, mam kilka pytań. Może pierwsze pytanie odnośnie wniosku, który złożyłam do Pana Burmistrza, czyli wykonania nowej obudowy śmietnikowej przy Wolskiego 5. Ta obudowa, która jest, znaczy tej obudowy w ogóle nie ma przy tym budynku. Poza tym do tego śmietnika nieczystości wrzucają mieszkańcy, okazuje się, z całego miasta, nawet na nie naszych rejestracjach, czyli spoza miasta. Pojawiła się tutaj odpowiedź akurat od pana burmistrza Krzysztofa Haćmana, że to zabezpieczenie zostanie wykonane ze środków na konserwację i eksploatację. Ja chciałam tylko zapytać, panie burmistrzu, kiedy to się zadzieje, ponieważ mieszkańcy o to zapytują, a śmieci są wokół po prostu śmietnika i leżą i nie wygląda to przede wszystkim estetycznie. To jest jakby pierwszy temat i drugi, do którego wracam może z uporem maniaka, to jest temat przeciekającego już nawet nie dachu, bo i do piwnic woda leci, Przewolskiego 5 i budynki nie tylko u jednego mieszkańca, tak jak to od czego zaczynaliśmy tak naprawdę. No i mówię, ta odpowiedź, przepraszam, ale nie jest do końca satysfakcjonująca. Ja rozumiem, no może to nie jest tak, jak ja teraz powiem, że to zmęczenie masy mieszkaniowej, ale czy można by było rzeczywiście zareagować w tym temacie, bo mieszkańcy wołają po prostu, apelują o pomoc i nie wiedzą, co mają robić w tym temacie. Sprawa jest naprawdę bardzo, bardzo poważna, a ciągniemy ją od około roku czasu. Także gdyby pan burmistrz mógł w tym temacie zainterweniować, to będę wdzięczna. I to są dwa tematy związane z osiedlem, z blokiem, przepraszam, przy ulicy Wolskiego 5. Kolejny temat związany z ulicą Jagiellończyka, a mianowicie tonarzem aut, które poruszają się po tej ulicy. Mieszkanka, w zasadzie już dwóch mieszkańców interweniowało, jakby zwracało się do mnie też z prośbą o to, żebym temat poruszyła, ponieważ mury budynków zaczynają pękać. Nie wiem, jak tą sprawę załatwić, czy spowodować, żeby to była
ulica jednokierunkowa. Wiem, że to będzie teraz utrudnione przy tym, jak wiele inwestycji się dzieje, znaczy tak, w naszym mieście, ale naprawdę to jest problem dosyć palący. To jest kolejny temat. To, co już radna Elżbieta Zabłocka poruszyła właśnie na wysokości staromiejskiej w momencie, kiedy są duże opady deszczu czy śnieg topnieje, ta woda wciąż stoi i jakby można było zerknąć, czy rzeczywiście ten, nie wiem, czy polbruk przełożyć, czy jakkolwiek, żeby ta woda tam po prostu nie stała. Kolejny temat związany z bramą lidzbarską, która wygląda rzeczywiście imponująco, została zrewitalizowana, ale zapytania mieszkańców są takie, jakby prośby, żeby ta brama zaczęła żyć, czyli chodzi o organizację wydarzeń kulturalnych. Czy jakiś jest plan na ten, na tą bramę lidzbarską, żeby po prostu ożywić ten obiekt? Kolejne pytanie jest odnośnie bab kamiennych, które pan burmistrz obiecał przenieść po zakończonej rewitalizacji w okolice bramy lidzbarskiej. Czy to się zadzieje? Jeżeli tak, to kiedy? I ostatnie pytanie, to jest pytanie wręcz takie błagające, co od niektórych mieszkańców. Czy jest jakakolwiek szansa na kontakt z panem burmistrzem, nie wiem, czy e-mailowy, czy telefoniczny w ciągu tygodnia, czy przynajmniej w okresie 2 tygodni. Oczywiście biorąc pod uwagę te wszystkie obwarowania pandemiczne, bo mieszkańcy mają pytania, czy jakikolwiek kanał komunikacji jest na chwilę obecną możliwy i dostępny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana burmistrza. Mam pytanie do pana burmistrza. Czy pan udzieli informacji teraz dla tych trzech państwa radnych, czy też wysłuchamy dalszych zapytań i en bloc? Jak panu wygodnie, jak byłoby lepiej? To bym proponował właśnie, żeby się nie nawarstwiało tych tematów. Tyle może do tej pory zadane pytania, później oddam państwu głos. Ja może tylko odpowiem w taki sposób. Też i najprostszy, że tymi sprawami, interwencjami, które państwo zgłosili, zajmiemy się niezwłocznie, po prostu po to, żeby poprawić ten stan ulic i chodników, zastanowić się nad tymi kwestiami, które tutaj państwo zgłaszaliście. Jeśli chodzi o sprawę dotyczącą, tak samo jeśli chodzi o ten dach przy ulicy Wolskiego, przy tej obudowie zobaczymy, co tam można wykonać, żeby po prostu usprawnić kwestię. Natomiast proszę państwa, jeśli chodzi o bramę lidzbarską, to w tej chwili trwa wyposażanie po tym skutecznym przetargu tej bramy i Wydział Kultury i Rozwoju, przepraszam, Kultury, Sportu będzie zastanawiamy się, w jaki sposób to ma funkcjonować. Według mojej wiedzy, którą mam, bo bezpośrednio tym tematem zajmuje się pan burmistrz Piotrkowski, będzie tam możliwość takich usytuowania punktu informacji turystycznej z jakąś szerszą rozbudową dotyczącą może wystawiennictwa, może w jakiś sposób prezentacji miasta Bartoszyce. Baby kamienne. No to wtedy będzie ta osoba, która będzie w tym punkcie informacji turystycznej, schodziła do nich z informacją. Tak, tak, tak. No to taka będzie formuła. Jeżeli oczywiście ten projekt zostanie w tym zakresie zrealizowany. Jeśli chodzi, proszę państwa, o baby kamienne, przepraszam, nie znam tej sprawy. Nie znam tego pomysłu. Powiem szczerze, to przekażę panu burmistrzowi Petrykowskiemu. Jeśli chodzi o kwestię komunikacji, no państwo wiecie, że w tej chwili na dzisiaj, to od soboty wchodzi w bardzo taki trudny okres, jeśli chodzi o powiat bartoszycki w zakresie obostrzeń i na razie te reguły muszą, jeszcze nie wiem w jakim zakresie, będą dotyczyły także i administracji samorządowej, więc musimy to, trzymamy się w tej chwili w reżimie
staramy się oczywiście być otwarci dla naszych mieszkańców. Jeśli chodzi o wznowienie tych kontaktów, to myślę, że one niebawem po tych może, mam nadzieję, 2 tygodniach, które będą objęte tymi obostrzeniami, ufamy wszyscy, że będą w miesiącu, już kwietniu możliwe. Dobrze, proszę Państwa, wobec tego proszę dalszą serię pytań. Pan Azarewicz był, a później pan Lipiejko, później pan Darski. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, szanowny panie burmistrzu. Napisałem wniosek o spisie wszystkich zwierząt na terenie miasta. Dostałem odpowiedź, że po prostu RODO nie przeszkadza. A ja mam rozwiązanie. Nic tutaj, żadne RODO nie będzie przeszkadzało. Wystarczy, że administratorzy i odpowiedzialni za poszczególne budynki wejdą przykładowo. Ulica X, no nazwijmy Krzywa, bo tak akurat przyszło mi na myśl. Wchodzi taka osoba, ulica Krzywa, numer 1. Zachodzi do tego mieszkania. Czy państwo posiadacie kotka czy pieska? O ile tak, to tak, o ile nie, to nie. I tak następnie. W bloku natomiast przychodzi też administrator, blok Bohaterów Warszawy, numer 25, mieszkanie 1, tak lub nie. I tak po kolei można to wszystko. Jeszcze jest nowy sposób rozwiązania. Z dniem 1 kwietnia bieżącego roku będzie spis powszechny. Dołączyć to do spisu powszechnego. Ta osoba, która będzie chodzić spisywać, też dodać, czy tak posiadacie, czy nie. Jest sposób do rozwiązania. Nie widzę problemu. Teraz ruszę temat odnośnie tego śmietnika na Krótkiej. Szanowni państwo, ja byłem z panem burmistrzem tutaj obecnym. I tam jest proste rozwiązanie. Tam nie przeszkadza żadny przepis, bo rozmawiałem w urzędzie, że jest nowe prawo. Do starych budynków obowiązywać powinno stare prawo. Nowe osiedla projektowane powinno nowe. Tam jak jest ten śmietnik, on tam może być, tylko jego trochę przesunąć, powiększyć i te dwie wspólnoty spokojnie się zmieszczą. Po co robić zamęt, po co robić krzyki i tym podobnie. To jest niepotrzebne. Dostaliśmy te pisma. Uważam, że to są nasi wyborcy i powinniśmy ich szanować. Następnie wrócę tutaj do zastępcy pani przewodniczącej Wasak odnośnie tych bab. Szanowna pani, na plac Konstytucji nie można pchać wszystkiego. Te baby nie mają żadnej wartości. Te baby przed 50, jak ja pamiętam, a już mieszkam w Bartoszycach ponad 63 lata, te baby stały na działkach za kościołem, bo tam był cmentarz, za grobami. Jak ktoś tam wtedy się namyślił, że będzie taka niby wizytówka. Głupoty ploto, że to rzeki wyciągnęli, to tamto. A te baby, które stoją obecnie koło ronda 20. Bartoszyckiej Brygady, one się tam pięknie reprezentują. Ich tam nic nie trzeba nigdzie przenosić. Bo skoro tak zaczniemy wszystko pchać na ten kwadrat, to ten kwadrat stanie się, nie wiem, jak choinka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto tam z państwa? Pan Lipiejko, tak. Drodzy państwo, tu mam 3 pytania. W sumie pierwsze to nie jest pytanie, tylko takie sprostowanie, co tu pan Robert Pająk powiedział o koncesjach. Bo wydaje mi się, że te kwoty, które tutaj pan Robert powiedział, to są kwoty minimalne, a ogólnie koncesja jest naliczana od wpływów z poprzedniego roku i to są
trochę inny. Ja znam ten temat, bo wiem, jak to działa. I nie dziwię się tym przedsiębiorcom, że próbują z każdej strony. Powiem wam nawet ciekawą rzecz, którą wczoraj tutaj na swoim przykładzie doświadczyliśmy jako stowarzyszenie. Wszystkie tarcze, które teraz istnieją, nagle zaczynają nie działać w stosunku do nas. Proszę państwa, to jest masakra. Jako stowarzyszenie jesteśmy zarejestrowani 25 lat pod regionem, którego numer nie pasuje, gdzie jesteśmy zarejestrowani jako przedsiębiorstwo. Urząd Pracy, PFR, zwrot ZUS-u. Te przedsiębiorstwa w tej chwili mają bardzo poważne problemy i będą miały je jeszcze większe za chwilę. Wcale się nie dziwię, każdy grosz, czy to tam będzie 400 zł, czy będzie 1000, czy będzie 5000, dla każdego przedsiębiorstwa to jest bardzo poważna sprawa. Dobrze, to tak w woli informacji, a pytania mam takie od starych pracowników fabryki mebli. Czy nam się szykuje kolejna ruina? Czy ktoś ma jakieś informacje na temat tego, co tam się dzieje, co tam będzie się działo? Byli ludzie, którzy przepracowali tam całe życie. Obserwujemy to, że tam jest totalny spokój, totalna cisza. To zaczyna się sypać, żebyśmy nie mieli na głowie kolejnego szpitala czy kolejnego arsenału. To jest tylko moje pytanie, bo ja może po prostu nie wiem o tym i wiem, że to jest własnością czyjąś, ale niestety jest na terenie miasta. To jest moje pytanie. A następne pytanie, kiedyś byliśmy w Cowiku na spotkaniu, nie pamiętam z jakiej to okazji, ale byliśmy jako radni tam na spotkaniu z zarządem i między innymi taki temat się przewinął, sprawa ogrzewania miejskiego działek. Odpowiedź była taka, że było bardzo słabe zainteresowanie, dlatego jakby te koszty inwestycji nie pasują do tego, żeby te... Chciałem zapytać, czy to ktoś tam jakby powiedzmy planuje, czy są jeszcze, no nie ma tutaj nikogo z Cowików w tej chwili, ale też dostałem takie pytanie, przekazuję to po prostu i chciałbym tam jakąś krótką odpowiedź. Myślę, że to się nie zmieniło od tamtego czasu. Pewnie też nie ma jakiegoś mocnego zainteresowania, bo to są pewne koszta, ale takie miałem, także przekazuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Może jeszcze... Dobrze, pan radny Darski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Kilka tematów ważnych, mniej ważnych, ale trzeba o nich powiedzieć. Była taka akcja prowadzona przez premiera Morawieckiego odnośnie masztu i flagi. Trzeba było zebrać 500 podpisów. Bartoszyce nie zebrało, mam taką informację, mimo deklarowanej mobilizacji jednostki wojskowej i Związku Harcerstwa Polskiego, a wystarczyły podpisy dzieci każdego obywatela. Szkoda i troszkę wstyd dla Bartoszyc. Czy w związku z tym miasto przewiduje zamontowanie masztu na flagę przy pomniku Orła Białego przede wszystkim? To jest jedno pierwsze pytanie. Drugie pytanie. Jest w tym roku 40-lecie stanu wojennego rocznica, a w zeszłym roku było 40-lecie Solidarności. W związku z tym różni ludzie się interesują historią, co się dzieje w danym regionie. Również interesują się Bartoszycami. Rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy wtedy jak gdyby zaznaczyli ślady w czasie tej historii i podjeżdżają, robią zdjęcia, które świadczą tej historii. Był taki jeden pan pod pomnikiem, pod tablicą poświęconą błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszko. Był przy tablicy poświęconej strajkowi w Morenie. I co tam zauważyłem? Jeżeli jest napisane, proszę państwa, że mieszkańcy Bartoszyc,
to mieszkańcy Bartoszyc powinni zadbać o takie tablice. Uważam, że powinna być dokonana szybka, pilna renowacja tych tablic, przede wszystkim napisy. No one już mają troszkę czasu, siłą rzeczy natura tak chciała, że się wyrażę tak nowocześnie, że one jednak niszczeją. To nie jest tak, że to nie niszczeje, ale trzeba to co jakiś czas odnawiać. Ostatnio jest ogłoszony Fundusz Remontu Dróg Lokalnych. 40 miliardów jest przewidziane na renowację dróg lokalnych, rond i tak dalej, również pod kątem bezpieczeństwa tych dróg. Ja już swego czasu sygnalizowałem, że rondo imienia Solidarności jest niezgodne z budową rond, z geometrią budowy rond aktualną. Ono kiedyś było zbudowane, wtedy było tak jak trzeba, teraz ono jest niezgodne i jest w jakimś sensie niebezpieczne. I bym sygnalizował, bym proponował, bym prosił, żeby miasto zadbało, żeby przynajmniej z tego funduszu można było te rondo zrewitalizować, poprawić i tak dalej. Tym bardziej, że no, jak gdyby te pieniądze widać i warto spróbować przynajmniej do tego sięgnąć. Tutaj już pan radny Lipiejko wspominał o tych naszych słynnych zabytkach, o szpitalu i o arsenale. To już trwa wieki. To już to jakiś czas, ostatnia dekada zeszłego wieku, jak również już mamy dwie dekady, w trzecią wchodzimy tego wieku. I co? I nie można z tym nic zrobić? No nie wierzę. Nie ma takiej rzeczy, z której nie można nic zrobić. No nie wiem, zburzyć, bombę spuścić, no cokolwiek, ale albo doprowadzić do renowacji, rewitalizacji, cokolwiek. Trzeba mieć jakiś pomysł. I w tej chwili uważam, że bym apelował do miasta, do starostwa, żeby wspólnie po prostu siąść i coś z tym zrobić, bo jak się chodzi po mieście, ja sam czasami chodzę, czasami często chodzę i tak sobie oglądam, tu zabytek, tam zabytek, tutaj piękny budynek, a tam prześwituje gdzieś ruina arsenału. No to nie tak powinno być. Mamy piękne miasto, rewitalizowane, dużo renowacji, a tutaj są takie zabytki, tak? Także apel, żeby jednak tym się zająć. Ostatnio powiedziałem taką informację, też może warto siąść i coś z tym zrobić. Okazuje się, że swego czasu był za czasów pana Kazika Szpury, że nasz park w mieście to jest praktycznie, można powiedzieć, arboretum. Tam pewnie niektórzy ludzie już jak gdyby tym się interesowali, przygotowywali opisy tych drzew, tej przyrody i te drzewa są opisane, są zrobione zdjęcia i to byłaby jedna z atrakcji naszego miasta. Także poddaję pod rozwagę, pod przemyślenie, czy nie warto tego akcentu jak gdyby naszego miasta jak gdyby nagłośnić, umieścić, że takie coś jest na stronie miasta i nawet wycieczki jak będą przychodzić, to jest taka szkoła przyrody, ścieżka przyrodnicza. Edukacyjna, tak. Teraz tak, bo tu sobie ponumerowałem. No i ostatni temat. Przypomnę, że w zeszłym roku była rocznica 30-lecia samorządu, tutaj jest rocznica Solidarności i tak dalej. Dobrze by było się pochylić nad, poszukać ludzi zasłużonych, honorowych dla Bartoszyc, bo kiedyś jeszcze w roku chyba 2011 czy 2013 ostatni honorowi byli przyznani, tytuły zostały przyznane i to byli trzech ostatnich naczelników z czasów PRL-u. Tak jakby tamten układ o nich zapomniał, a demokracja, wolna Polska o nich przypomniała. No proszę Państwa, 30 lat wolnej demokracji, wolnej Polski, no byli ludzie, którzy się zaznaczyli i tak dalej. I tutaj chciałbym przypomnieć człowieka, którego już zgłosiłem. Państwo tego nie akceptują. On wydał ostatnio książkę. Pamiętnik wspomnienia stoczniowca. Pan Bogdan Żurek. To jest bartoszyczanin. Państwo niektórzy może... Ta książka trafiła do różnych bartoszyczan, których pan Bogdan Żurek znał, zna.
wspomina i tak dalej, sąsiadów, przyjaciół i tak dalej. Mama pana Żurka prowadziła zakład fryzjerski, ojciec był, odtwarzał, czy tworzył straż pożarną w Bartoszycach. Zacna rodzina, zacny człowiek, bohater Solidarności, uważany i poważany, odznaczany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a u nas w Bartoszycach nie może doczekać się tytułu honorowy obywatel Bartoszyc. Drugim takim pod rozwagę podaję kandydatem na honorowego obywatela Bartoszyc jest pan Zbigniew Lubiejewski, mistrz olimpijski. Jak wspominałem, jak otwierano halę, przez różne przypadki odmieniany, że jedyny mistrz olimpijski, który urodził się na Warmii i Mazurach i to w Bartoszycach. Także to poddaję pod rozwagę, jak również innych działaczy samorządowych czy społecznych i tak dalej. W związku z tym, że jest ta książka, państwo, żeście się nie pochylili albo jesteście przeciw uznaniu pana Bogdana Żurka honorowym obywatelem miasta Bartoszyce. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że regulaminu przyznawania odznaczeń nie ma. Różne samorządy mają. Chciałbym przekazać tę książkę. Tam nie będę już szedł do pana przewodniczącego, ale tutaj dla pani Marty przekażę, może do biura rady. Każdy z państwa może z historią pana Bogdana Żurka się zapoznać. I żeby nie mieć wątpliwości, żebyście państwo nabrali odwagi poczytać. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Czy ktoś, momencik, może ktoś? Dobrze, proszę bardzo, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, szanowni radni. Ja chciałam tylko odnieść się bardzo krótko już do tego, co pan radny Tadeusz Azarewicz powiedział o babach. To było pytanie mieszkańców odnośnie przeniesienia baba. Wiem, że pan burmistrz wspominał, że po zakończonym procesie rewitalizacji one będą przeniesione. Natomiast oczywiście to prawda, każdy może mieć swoje zdanie, czy one tam będą szpecić, czy... Dlatego mówię, każdy może mieć swoje zdanie. A to było pytanie mieszkańca. Odnośnie spisu kotów, o których pan wspominał, to również w tym piśmie, które dzisiaj na ręce pana przewodniczącego złożyłam, również zawarłyśmy tu informację, że w momencie, kiedy przeprowadzimy ten taki długofalowy proces kastracji i sterylizacji kotów, będzie można automatycznie po zakończonym tym procesie wprowadzić te koty do internetowej bazy danych i myślę, że wtedy będzie to miało ręce i nogi i będzie wyglądało w sposób uporządkowany. I jeszcze jedno pytanie, to też jest pytanie mieszkańca odnośnie cmentarza przy Zaciszu, bo nie wszyscy pewnie mieszkańcy wiedzą, że akurat ten park nosi, ma status cmentarza, tam się dosadza drzewa, co bardzo właśnie tego mieszkańca bulwersuje. No i chciałam zapytać, dlaczego tak się dzieje, a na cmentarzu drzew się nie zasadza. Nie dosadza. I ostatnie jeszcze pytanie, o którym pan Witold Darski wspomniał odnośnie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Miasto jak najbardziej stara się o te pieniądze i dostało pieniądze właśnie na tą kładkę na działkach. Więc te fundusze wykorzystuje. A to pan wspomniał o tym właśnie funduszu. To jest Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Dziękuję bardzo. Dobrze. Tadeusz, ale dosłownie dwa zdania. Proszę bardzo. Szanowna pani przewodnicząca, w mediach słyszałem, że miasto może na czipowanie pozyskać pieniądze od państwa. Tylko po prostu trzeba za tym pochodzić. I mamy sprawę rozwiązaną. Dziękuję. Dobrze. Ktoś jeszcze w sprawach różnych? Proszę pan przewodniczący. Panie przewodniczący, szanowna rado. Ja chciałbym w imieniu naszej mieszkanki Bartoszyc, pani Kazimiery Dudy, która prosiła mnie przedwczoraj pod szpitalem, żeśmy się spotkali, żeby przekazała podziękowania latek, którzy korzystają tam z tego chodnika, nie niszczą tam przed tą taką fajną, mają rabatę zrobioną i prosiła, żeby przekazać, że wszystkich i młodzież i tych, że tam nie dochodzi do dewastacji, że korzystają z tego jak najbardziej i chwalą te ich takie wewnętrzne inspiracje.
Natomiast jeżeli chodzi oczywiście pana Krzysztofa Hećmana i Krzysztofa, zresztą pani Ela Zabłocka już wcześniej też mówiła, radna, na wcześniejszych sesjach, Jeżyłę, za to, że tam pomagają, wspierają ich. Jeżeli chodzi, pan radny tutaj Darski mówił o maszcie. Ja powiem tak, może przyczyną jest co innego, bo powszechnie wiadomym jest, z jakich funduszy też pieniądze były przeznaczone na budowę tych masztów. Dlatego ja bym wolał sam dołożyć pieniążki, niż przeznaczać pieniądze z funduszu covidowego i tak jak na przykład nasz kolega dzisiaj Zbiszek Lipiejko, gdzie może by mógł z tych akurat 6 milionów, które zostały przeznaczone, na wsparcie swojej działalności, żeby nie upaść. Myślę, maszty możemy sami zrobić. Tylko inicjatywa, ja sam oczywiście wpłacę też pieniążki, tak samo jak płaciłem na pomnik Orła Białego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan... Pan radny Adwoz. Dobrze, jeszcze chwileczkę później pan Karol Kowiszyński. To znaczy Adwozem do pana radnego przewodniczącego Pasjaka. To znaczy ten maszt, nic, chodzi o to, że zdziwienie ogromne, przeogromne zdziwienie, że społeczeństwo bartowskie nie zmobilizowało się. Proszę państwa, 500 podpisów, dzieci, nawet przedszkolacy, wszyscy, którzy mają datę urodzenia, 500 podpisów. Zaapelowałem do wojska, do jednostki wojskowej, obiecali, że to nagłośno. By była deklaracja ZHP, też, że się zmobilizują. I nic. Także, czy pan deklaruje za 100 zł, czy jeszcze ja 500 zł, to nie jest istotne. Ważne, że trzeba zrobić, a jak zrobimy, no to jest problem, bo wstyd, żeby tam masztu przy Orle Białym nie było. Dziękuję bardzo. Dobrze. Proszę bardzo, pan radny Karol Kopczyński. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja tutaj się przysłuchuję już dłuższy czas. Złożyłem interpelację na temat zwolnienia lokalnych przedsiębiorców bartoszyckich prowadzących gastronomię z koncesji za alkohol, za sprzedaż na miejscu, ponieważ od roku płacą koncesję, a tego alkoholu nie sprzedają na miejscu, bo nie ma spożycia na miejscu, no to nie ma i tej sprzedaży, że tak powiem, to nawet jest logiczne. Nie wymyśliłem tego ja, zostałem o to poproszony, sprawdziłem to dokładnie. Wiele samorządów z tego skorzystało, w Trójmieście chociażby, już nie chcę wymieniać innych miast, w Trójmieście wiele z tego skorzystało. I chciałbym tu jeszcze zaznaczyć, bo dzisiaj jak już zaczęliśmy tutaj mówić o kwotach, przecież mieszkańcy nas słuchają, słuchają nas, nie wiem, wszyscy odbiorcy internetu na żywo i jeżeli ja tu się dowiaduję, że kilkunastu, bo tak podejrzewam, że jest przedsiębiorców, którzy prowadzą sprzedaż na miejscu w gastronomii w Bartoszycach, zatrudniają osoby. Jeżeli oni słyszą, że na przykład to jest kwota, już nie chcę tam, tutaj jak pan sekretarz mówił, około 40 tysięcy dochodu, tylko też musimy wiedzieć, na co te pieniądze idą. Przecież my z tych pieniędzy z koncesji nie budujemy ulic, nie remontujemy, tylko te pieniądze idą na... Doskonale wiemy, na co idą, bo idą na jakieś stowarzyszenia, które... To też jest istotne. Na przeciwdziałanie właśnie alkoholizmowi. Jest to istotne, jest to ważne, ale jeżeli nasi mieszkańcy dzisiaj słyszą, że lokalni przedsiębiorcy, którzy zatrudniają po kilkanaście osób i prowadzą te biznesy już, że tak powiem, na granicy finansowej i już nie mówię o stanie psychicznym tych przedsiębiorców w naszym mieście. Tu też chciałbym zaapelować do wszystkich, no kto, żeby raz w tygodniu zrezygnować z jakiegoś posiłku w domu, zamówić i wesprzeć tych lokalnych przedsiębiorców. I tak jak tu Zbigniew mówił, no jest ciężko, jest ciężko. Jeżeli oni dzisiaj na dzisiejszej sesji na początku usłyszeli, żeby zwiększyć o 50 tysięcy na sterylizację kotów, to też jest istotne, ale tutaj, że nie zwolnimy tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają ludzi z tej, że tak powiem, akcyzy, opłaty za kapsulowe dwóch rat z trzech, ja nie mówię o całości, to też jakiś symbol jest, to naprawdę, to źle wygląda, a te pieniądze, no... Nie, jeszcze inaczej, jeszcze powiem, jaki był mój zamysł ogólny, ja nie mówię. Wysłałem to do burmistrza, bo uważałem, że to burmistrz powinien wyjść z tą inicjatywą i dałem mu taki sygnał, żeby taką uchwałę przygotował. Choć mogłem to, że tak powiem, w inny sposób, nie wiem, zebrać sześciu radnych czy z komisji, za taką uchwałę przygotować, byśmy to, że tak powiem, zamknęli na jednym tutaj naszym dzisiaj posiedzeniu, albo w jedną, albo w drugą stronę.
I chciałbym się zobowiązać, że w tej sytuacji czuję się w takim tym stanie, że przygotuję ten projekt uchwały, żebyśmy z tych 2/3 za koncesję naszych lokalnych przedsiębiorców, którzy prowadzą tą sprzedaż na miejscu alkoholu, pod rozwagę Rady na kolejną sesję i myślę, że tyle. No. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dobrze, dajmy szansę może odpowiedzieć teraz panu burmistrzowi na te pytania, które się pojawiły. Panie przewodniczący, to miało charakter także i pytań, wyrażenia opinii, takich informacji, więc ja do wszystkich się odnosić nie będę wypowiedzi. Jeśli chodzi o kwestię dotyczącą tej flagi, bo też to moja osobista opinia, że ona powinna mieć swoje miejsce właśnie przy tym pomniku Orła Białego, który jest pomnikiem mieszkańców miasta, wyrażającym ich patriotyczne i takie narodową refleksję, jeśli chodzi o przeszłość i szacunek dla tych wszystkich, którzy ponieśli ofiarę za naszą wolność i niepodległość. Natomiast w sprawie dotyczącą tych opłat, tu już kolega sekretarz o tym mówił, jeżeli będzie taka inicjatywa, oczywiście to wtedy będziemy tutaj współpracowali i analizowali tą kwestię dotyczącą tych koncesji. Jest to na pewno ważna sprawa. Indywidualnie na pewno każdy może i powinien ewentualnie złożyć taki wniosek, jeżeli ma taką wolę. Musimy rozważać to, co kolega sekretarz mówił, tą drugą stronę medalu, a więc tak, żeby po prostu była to realna z naszej strony pomoc, jeżeli takie możliwości prawne i faktyczne będą. W kwestii tego zakładu, o którym mówił radny Lipiejko, no ja nie znam tego tematu, proszę wybaczyć. I to tak już na marginesie też tutaj wypowiedzi dotyczących i Arsenału i dawnego szpitala. No jest to kwestia, proszę państwa, tych własności prywatnych, tego, że może ci inwestorzy w momencie, kiedy angażowali swoje środki i mieli pomysł i ideę dotyczącą tego miejsca, dzisiaj różne okoliczności od wielu lat sprawiają, że nie mogą sobie z tą własnością jakby poradzić w pewnym sensie. Jeżeli zwrócą się do miasta, oczywiście wtedy my będziemy analizowali tą sytuację dotyczącą takiej, a nie innej z naszej strony, tu wspólnie z radnymi rady, co w zakresie tego tej propozycji możemy zrobić prawnie i zaangażując tutaj nasze możliwości finansowe czy jakiekolwiek inne, ale nie przypuszczam, żeby na tym etapie przy tylu realizacjach, które mamy, ambitnych, inwestycyjnych i te, które już na pewno państwo będziecie wspólnie w nowej kadencji, ufam, proponowali, to żeby moglibyśmy w aż takim szerokim zakresie wyjść na w kierunku właśnie tak jakby interwencji publicznej czy współpracy w tym zakresie. To te kwestie, proszę mi przypomnieć, jeśli coś jeszcze z tych spraw, które państwo przedstawiali, jest na tyle ważne, bo część państwa opinii to bardzo cennych i potrzebnych i wymianę poglądów, ja rozumiem. Sprawę dotyczącą tego chipowania, to już odnieśliśmy się do tego w swojej odpowiedzi do radnego Azarewicza, ale jeżeli w tym kompleksowym programie, i ja bardzo tu cenię i wypowiedź pani radnej Zabłockiej i pani radnej Basak, żeby po prostu w tym kompleksowym programie opieki nad zwierzętami zastanowić się nad tymi właśnie różnymi może nowymi drogami pomocy, nową jakby funkcją tego programu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No proszę jeszcze. Drodzy państwo, już teraz króciutko, bo radny Karol Kapuściński powiedział, że no rzeczywiście 50 tysięcy to jest dużo. Ludzie umierają, niektórzy mówią, a ty się zajmujesz kotami. Oczywiście zgodzę się i sytuacja pandemiczna jest taka, jaka jest. Wielu moich znajomych przyjaciół jest przedsiębiorcami, wspieram ich całym sercem i jestem za tym, żeby zwolnić ich oczywiście z tej koncesji. Natomiast jeżeli temat, który się pojawił dotyczący kotów, no jest tematem, że tak powiem, takim na teraz, to, co wspomniałam o zabezpieczeniu tej kwoty 50 tysięcy, czy ona będzie mniejsza,
to nie tylko kastracja i sterylizacja, ale jeżeli nie znajdujemy żadnej alternatywy dla tych kotów, których dom obecny, siedlisko będzie likwidowane, musimy też znaleźć dla nich miejsce, gdzie te kociaki przesuniemy, gdzie zabezpieczymy ich miejsca pobytu. W związku z tym ta kwota byłaby również na te działanie przeznaczona. Natomiast rzeczywiście ludzie są najważniejsi i z tym się jak najbardziej zgodzę, nie ujmując zwierzętom. Natomiast są pewne priorytety i rzeczywiście tematy przedsiębiorców są tutaj bardzo, bardzo istotne, aczkolwiek ten temat, o którym wspomniałam, też jest tematem pieklącym na teraz. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Panie burmistrzu, ja mam pytanie. Czy za szpital i za arsenał są wypłacone podatki? Bo przecież za szpital to jest chyba ogromna kwota rocznie. Tak, tak myślę, bo to jest duży budynek, bardzo dużo pomieszczeń, duży teren dookoła. Czy są płacone systematycznie podatki normalnie? To ja się zastanawiam, jak tym ludziom się naprawdę opłaca. Płacić ogromne podatki dla miasta i to niszczeje. Bo tak myślałam, że chociaż może z tej strony można, że jeżeli podatki nie wpływają, to wtedy możemy jako miasto w jakiś sposób reagować, ale w takiej sytuacji to naprawdę ręce mamy związane. A teraz, ponieważ tutaj tak słuchajcie, padło kilka sformułowań odnośnie tej akcyzy, ja bym chciała, żeby to tak jasno wybrzmiało do wszystkich przedsiębiorców, żeby po prostu indywidualnie występowali do Urzędu Miasta. Bo tutaj wybrzmiało tak, z jednej strony damy, ale nie. Pan Kapuściński powiedział nie damy, a więc ja chciałabym na koniec, tak żeby jasno wybrzmiało. Szanowni przedsiębiorcy, indywidualnie zgłaszajcie się do miasta, bo to będzie dla nas podstawą do tego, żeby podjąć uchwałę zwalniającą. Żeby to było tak jasno powiedziane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa w sprawach różnych chciałby zabrać głos? Ja tylko mam taką prośbę na przyszłość, żebyśmy, jeśli mamy sprawy różne, żebyśmy radni między sobą nie dyskutowali, tylko składamy zapytania jakieś, czy ewentualne inne wnioski do organu wykonawczego, jakim jest burmistrz. Natomiast takie polemiki między radnymi to do niczego nic to nie wnoszą nowego. To tak na przyszłość, żebyśmy się trzymali tej zasady. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 36. sesji Rady Miasta Bartoszyce. Dziękuję Państwu za obecność.